Witam Państwa na 33. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Sekretarzem dzisiejszej sesji to pani Iwona Mielewczyk, pani Marta Cymańska. Serdecznie witam na dzisiejszej sesji zaproszonych gości pana doktora Bernarda Haca i panią Olgę Sarnę, prezes Fundacji MARE. Chcielibyśmy dzisiaj w kolejnym punkcie omówić temat zagrożeń wynikających z zalegania na dnie Bałtyku obiektów z materiałami niebezpiecznymi, głównie bronią chemiczną i problemami związanymi z wrakami spoczywającymi w obrębie naszych wód terytorialnych. Proszę Państwa, sprawdzimy jeszcze obecność, przepraszam. Musimy sprawdzić obecność na forum. Mamy forum. Tak. Pan Andrzej Bartnicki. Jestem. Jerzy Barowski. Jestem. Leszek Bona. Jestem. Inga Borusewicz. Jestem. Jarosław Byczkowski. Jestem. Marta Cymańska. Jestem. Roman Dambek. Obecny. Grzegorz Grzelak. Jestem. Karol Duzikiewicz. Jestem. Anna Gwiazda. Sebastian Iżykowski. Jestem. Mirosława Kaczyńska. Jestem. Agnieszka Kapała-Sokolska. Obecna. Piotr Karczewski. Jestem. Kazimierz Klawiter. Jestem. Kajszmit. Jestem. Jerzy Kozdroń. Obecny. Aleksander Kozicki. Jestem. Sylwia Laskowska-Bobula. Sylwia Lejk. Jestem. Dariusz Mączkowski. Jestem. Iwona Mielewczyk. Jestem. Rafał Neumann. Jestem. Zenon Budyja. Obecny. Danuta Tarek. Jestem. Józef Sernowski. Jestem. Andrzej Struk. Obecny. Jestem. Mieczysław Struk. Jestem obecny. Karolina Szczygieł. Jestem obecna. Danuta Wawrowska. Dzień dobry, jestem. Piotr Zwala. Dzień dobry, jestem. Hanna Zychcisoń. Pani marszałek, widziałem. Arwid Żebrowski. Dzień dobry, obecna. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jestem. Arwid Żebrowski, dziękuję. Czy pani Sylwia Laskowska-Bobula? Jestem. Dziękuję. I pani Anna Gwiazda. Ja jestem, tylko miałam wyłączony mikrofon. Dziękuję bardzo. Witamy pani Aniu. Obecnych jest 33 radnych, czyli wszyscy. Stwierdzam prawomocność obrad. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Do porządku, który Państwo otrzymaliście 14 dni temu, nie prowadziliśmy żadnych zmian. Czy są jakieś inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Przyjęcie protokołu z 31 i 32 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Czy radni zgłaszają uwagi? Nie widzę, dziękuję bardzo. Punkt czwarty, oświadczenia klubowe. Czy są oświadczenia klubowe? Nie widzę, dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie zagrożeń wynikających z zalegania w Bałtyku obiektu z materiałami niebezpiecznymi, głównie z bronią chemiczną oraz substancjami ropopochodnymi i problematyki zarządzania wrakami spoczywającymi w obrębie obszaru morskiego RP. Prosimy o przedstawienie prezentacji pana doktora Bernarda Haca i panią Olgę Sarnę, prezes Fundacji MARE. Proszę bardzo. Okej, to może ja zacznę tak jak w naszym spotkaniu, a potem doktor Hac przejmie głos. Już tutaj dzielę się z Państwem już momencik. O, dobra, już mi działa. Czy widzą Państwo moją prezentację? Nie. Tak widzimy. Tak, już widać. Tak widzimy. Super.
Okej, to ja postaram się dość szybko omówić kwestie niebezpiecznych wraków w Bałtyku, bazując na działaniach przeprowadzonych przez Fundację Mare przez ostatnie 3 lata. Projekt, który realizowaliśmy od 2018 roku, redukcja negatywnego wpływu wycieków paliwa z wraku tankowca Franken i był finansowany przez Baltic Sea Conservation Foundation, ale pomimo tego, że projekt jakby tytułowo dotyczył Frankena, faktycznie nasze działania skupiały się bardziej ogólnie na problematyce wraków z paliwem, a Franken został wybrany jako taki przykład do projektu pilotażowego, ponieważ zawsze na jakimś, wiadomo, jednym obiekcie należy się przy takich działaniach skupiać. W ramach naszych działań od 2018 roku prowadziliśmy szczególnie dość mocne działania komunikacyjne i edukacyjne w ramach tego projektu, żeby przede wszystkim zwiększyć świadomość zarówno społeczną, jak i rządową na temat problemu wraków i tego, jakie stwarzają one zagrożenia dla środowiska. To nasze działania szczególnie skupiały się na problemie paliwa zalegającego w wrakach. Tutaj to podkreślam, ponieważ oddzielnym tematem jest temat broni czy chemicznej, czy konwencjonalnej, która także na wrakach, ponieważ tutaj te działania wymagają tak naprawdę innej odpowiedzi. Skupialiśmy się na problemie paliwa. W ramach naszych działań zbieraliśmy podpisy pod petycją, która jest dostępna na stronie ratujbałtyk.fundacjamare.pl. I zebraliśmy pod tą petycją ponad 56 tysięcy podpisów. To była właśnie petycja od społeczeństwa do rządu, ogólnie adresowana, aby tym problemem bałtyckich wraków się zająć i zacząć przede wszystkim podejmować działania prewencyjne na wrakach. W ramach projektu przeprowadziliśmy także m.in. ekspedycję badawczą na wrak Frankena, która odbyła się w 2018 roku. Tutaj wszystkie dokumenty związane z tą ekspedycją są dostępne na naszej stronie internetowej i też jakby, jeśli nie są Państwo jeszcze zaznajomieni z tym tematem tak bardzo dobrze, to polecam także nasz reportaż w formie krótkiego filmu dokumentalnego z tej ekspedycji, który jest dostępny na YouTubie i jest dobrym wprowadzeniem do tego tematu. Tutaj dodatkowo też sam ten temat i na skutek także w dużej mierze naszych działań cieszy się do tej pory ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów, co też jest niezwykle istotne z naszego punktu widzenia, bo tak naprawdę ruszyło to pewną machinę i sam fakt, że tutaj dzisiaj się spotykamy, jest dla nas dowodem na to, że to zainteresowanie medialne i społeczne ma bardzo duże znaczenie. Zarówno polskie media, właściwie wszystkie największe o tym temacie mówiły i nadal mówią, ale także media zagraniczne, między innymi brytyjskie i niemieckie, z którymi także współpracowaliśmy. No i przede wszystkim na skutek tych wszystkich działań, które przeprowadziliśmy od początku 2018 roku, w kwietniu 2019 Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrolę dotyczącą przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z obecności niebezpiecznych materiałów na dnie Bałtyku, o czym zapewne wszyscy Państwo tutaj dobrze wiedzą. I wyniki opublikowane tej kontroli w ubiegłym roku potwierdzają pilną potrzebę zajęcia się tym problemem. No i także jakby tutaj w kontekście tej kontroli wiele kolejnych kroków ze strony rządowej zostało podjętych, gdzie mamy nadzieję, że finalnie taki zespół dostaw właśnie z tematu niebezpiecznych wraków i badania tych wraków i monitoringu tych wraków zostanie finalnie powołany i zacznie działać, ponieważ do tej pory zostało tylko no taki zespół powstał do tej pory tylko na papierze, ale mamy nadzieję, że faktycznie jakby to, że tutaj się dzisiaj widzimy, popchnie tą sprawę jak najbardziej do przodu. My w ramach naszych działań opublikowaliśmy 2 dokumenty, które dotyczą tematu wraków. Pierwszym z nich jest właśnie plan działania dotyczący wraku tankowca Franken, który opublikowaliśmy po naszej ekspedycji badawczej w 2018 roku, a drugim dokumentem jest dokument wydany na początku tego roku w styczniu i to jest ogólna metodyka oczyszczenia bałtyckich wraków z paliwa. Oba te dokumenty zostały wydane zarówno po polsku, jak i po angielsku i są dostępne na naszej stronie internetowej. Tutaj ta ogólna metodyka jest no, szczególnie istotna tak naprawdę w kontekście
w kontekście tego wszystkiego, o czym mówimy, my w tym dokumencie przedstawiamy już tak naprawdę konkretną propozycję planu zarządzania wrakami, które może zostać wdrożona w Polsce na naszych obszarach wodnych i tutaj ta metodyka jest oparta w dużej mierze na podstawie programu zarządzania wrakami, który jest w tej chwili wdrażany w Wielkiej Brytanii. I we współpracy z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii ten dokument przygotowywaliśmy razem z doktorem Hacem, więc do tego dokumentu szczególnie w tym kontekście odsyłam. Jest także dostępny skrót tej metodyki, metodyka w pigułce, ona jest także do pobrania na naszej stronie internetowej. W ramach naszych działań prowadziliśmy także bardzo szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową. Ja już mówię tutaj o tym, ponieważ to jest bardzo istotna kwestia, żebyśmy zdali sobie sprawę, że to jest problem oczywiście nie tylko nasz, to jest problem wszystkich krajów, zarówno nadbałtyckich, ale nie tylko nadbałtyckich, ponieważ ten problem wraków z II wojny światowej, które to paliwo zawierają w sobie, dotyka całego świata, a teraz jesteśmy na takim etapie pod wpływem mijającego czasu, mijających lat, że ta korozja tych wraków postępuje już bardzo szybko i coraz częściej słyszymy o takich przypadkach, gdzie to paliwo zaczyna przeciekać i tak naprawdę tych przypadków będzie w najbliższej przyszłości, szacujemy coraz więcej. I dlatego tak istotne jest to, żebyśmy się tym w tej chwili zajęli. W 2019 roku mieliśmy pierwszą taką konferencję, która odbyła się w Warszawie jeszcze przed czasami COVID-a. Tutaj być może część z Państwa brała w niej udział bądź widziała materiały z tej konferencji. Mieliśmy tutaj bardzo silny takie zaplecze naukowe i przedstawicieli z instytucji naukowych i rządowych, między innymi ze Szwecji i z Finlandii, a także z Wielkiej Brytanii. Wszystkie te materiały z tej konferencji są dostępne u nas na stronie, a w tym roku była druga edycja, już bardziej międzynarodowa, bo nie dotyczyła samej Europy. Mieliśmy także przedstawicieli między innymi z Australii, którzy opowiadali o tym, jak te działania są podejmowane na Pacyfiku i jak te... Mówiła, że wysłałam Jak te wraki są, jak temat wraków jest tam adresowany. Jest to też bardzo adekwatna sytuacja do tej, którą mamy w Polsce i dlatego o tym mówię. Tutaj właśnie widzimy kilka z organizacji, z instytucji, z którymi między innymi współpracowaliśmy w ramach tych działań. To jest właśnie przede wszystkim Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, które bardzo mocno nas wspierało przy tworzeniu metodyki, o której już wspominałam. Także przez pracowników ministerstwa, którzy zajmują się tym tematem, u nich ta metodyka została zrecenzowana i mieli bardzo duży wkład w jej powstanie. Tutaj także Instytut Ochrony Środowiska z Finlandii, SYKE, Szwedzka Agencja do Spraw Zarządzania Wodą, gospodarką wodną i także Major Projects Foundation we współpracy z Sekretariatem Regionalnym do Spraw Ochrony Regionu Pacyfiku. To są takie instytucje, z którymi właśnie pracowaliśmy, aby te wszystkie materiały móc Państwu w tej chwili przedstawić. Ogólna metodyka oczyszczania bałtyckich wraków z paliwa, jak już wspominałam, jest wstępną propozycją zarządzania wrakami dla Polski. Ona, tutaj mamy taki krótki spis treści, właściwie akurat w wersji anglojęzycznej, ale tak jak wspominałam, cały ten dokument jest dostępny także po polsku. Mogą Państwo zobaczyć, że to jest bardzo szczegółowa analiza, dokładnie opisująca krok po kroku cały proces badania wraków od początku, czyli zbierania dokumentacji, która jest już dostępna, następnie poprzez ocenianie ryzyka, które stwarzają wraki, co jest tak naprawdę najbardziej istotnym elementem w tym wszystkim, przyznawanie odpowiedniej oceny ryzyka danemu wrakowi i następnie decyzja, czy taki wrak trzeba oczyścić, czy wrak należy dalej monitorować i także opis konkretnych metod, które w zależności od wraku i jego specyfiki mogą zostać podjęte, aby taki wrak zabezpieczyć przed potencjalnym wyciekiem paliwa. Tutaj tak w bardzo dużym skrócie mówię, co w tej metodyce się znajduje, a więcej o tym także będzie mówił dr Hatz.
To, o czym my rozmawiamy tutaj dzisiaj tak naprawdę, to są niebezpieczne wraki. Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czym ten niebezpieczny wrak tak naprawdę jest. My pod pojęciem wraku niebezpiecznego rozumiemy taki wrak, który zawiera w swoich zbiornikach lub innych przestrzeniach zamkniętych paliwo lub inne substancje chemiczne niebezpieczne dla środowiska w ilości więcej niż 10 metrów sześciennych oraz który zalega na dnie w odległości mniejszej niż 10 mil morskich od brzegu, a najbliższy brzeg jest plażą piaszczystą, kamienistą lub klifem. W zależności od takich parametrów, jak właśnie ilość paliwa, bliskość brzegu oraz rodzaj najbliższego brzegu, wprowadza się pojęcie wielkości zagrożenia. I tutaj mamy tak naprawdę trzy rodzaje, czyli wrak umiarkowanie niebezpieczny lub niebezpieczny i wrak bardzo niebezpieczny, czyli te wraki, które na tą chwilę najbardziej powinny nas interesować, czyli wraki zawierające powyżej 500 metrów sześciennych paliwa i leżące w odległości do 1 mili morskiej od brzegu. I także bardzo istotne jest to, żeby przy klasyfikacji wraków, oprócz tego formalnego rozgraniczenia, uwzględnić inne parametry, takie jak wyjątkowość miejsca, w którym leży obiekt, czyli na przykład bliskość rezerwatów przyrody lub obszarów chronionych o niepowtarzalnych walorach środowiskowych. I tutaj z takimi przykładami mamy do czynienia między innymi w Zatoce Gdańskiej na wrakach Stuttgart i Franken, o których będzie mówił dr Hatz. No i także inne kwestie, takie jak występowanie w okolicy gatunków ryb bądź zwierząt morskich zagrożonych wyginięciem, czy gatunków endemicznych oraz wiele innych aspektów środowiskowych. Tutaj więcej na ten temat będzie w prezentacji doktora Hatza, właśnie szczególnie o tych dwóch wrakach Stuttgart i Franken, znajdujących się w Zatoce Gdańskiej, na których także nasze działania się w dużej mierze skupiały. Tutaj w przypadku Frankena sytuacja jest dość kontrowersyjna, jak zapewne większość z Państwa wie. Nie mamy stuprocentowego potwierdzenia, ile w tym wraku paliwa się znajduje, ale jesteśmy przekonani, że to paliwo nadal tam jest. Miały zostać wykonane dodatkowe badania, które miały tą ilość tego paliwa potwierdzić. Niestety pomimo wydania takiego zalecenia przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej dwa lata temu już takie badania nie zostały nadal przeprowadzone, ale mamy nadzieję, że to się zmieni. A kolejnym case'em jest przypadek wraku Stuttgarta, z którego wyciek paliwa już nastąpił i w tej chwili zanieczyszcza ponad 40 hektarów obszaru Zatoki Puckiej. Tutaj o tych wszystkich szczegółach będzie mówił dr Hatz. Jeśli chodzi o metodykę, którą wydaliśmy i metody badania wraków, czyli to, co tak naprawdę powinno nas najbardziej interesować na tą chwilę, ponieważ to jest to, do czego dążymy, aby takie badania na wrakach regularnie przeprowadzać i oceniać je i typować te, na których działania oczyszczające powinny być przeprowadzone. No tutaj mamy wymieniony szereg metod i badań, które muszą być przy takiej inspekcji wraku przeprowadzone, aby taką ocenę ryzyka dokonać. Nie będę może już tutaj wchodziła w szczegóły tego dotyczące, ale mamy przede wszystkim kilka takich metod szacowania ryzyka rozlewów olejowych wdrażanych w różnych regionach świata, które powinny być dla nas swego rodzaju inspiracją i które także pokazują, że takie programy zarządzania są wdrażane i mogą być wdrażane. Też tutaj podkreślę, że tak naprawdę większość z nich została wprowadzona dopiero na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, więc to też nie jest taki temat, którym cały świat zajmuje się od bardzo dawna, a my jesteśmy gdzieś bardzo, bardzo daleko, ponieważ świadomość zagrożenia stwarzanego przez wraki i paliwo w nim zalegające dopiero zaczyna tak naprawdę dostrzegać światło dzienne na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tutaj takie najważniejsze programy, które też były dla nas bardzo istotnym elementem przy naszej pracy, to jest właśnie między innymi szwedzki model wraka, który został specjalnie stworzony przez naukowców z Uniwersytetu Chambers, który pozwala na dokonanie oceny ryzyka i został przystosowany do warunków Bałtyku, ale jest także stosowany na całym świecie. Kolejnym właśnie takim sposobem jest brytyjski system szacowania ryzyka, czyli tak zwany protokół oceny oddziaływania wraków na środowisko w oparciu o analizę dostępnych danych środowiskowych. I to jest ten dokument, który nas tutaj najbardziej interesuje, ponieważ według naszych
naszej analizy to jest metoda, która jest najbardziej odpowiednia do zastosowania w Polsce, w rejonie południowego Bałtyku. Jest ona stosunkowo prosta i wysoce skuteczna. Stosuje 3-stopniową skalę do prognozowania poziomu zagrożenia powodowanego przez wrak oraz do określenia poziomu zaufania wobec szacowanych wyników. Tutaj metoda ta bierze pod uwagę dwa podstawowe scenariusze. Jeden to jest gwałtowny wyciek i natychmiastowe skutki dla środowiska oraz drugi powolny wyciek i skutki długotrwałe. Tutaj w wielu przypadkach najczęściej mamy do czynienia z tym drugim scenariuszem, ale też jakby wszystko oczywiście zależy od wraku i od sytuacji. To, co jest istotne na temat tej metody, to to, że niestety ona nie bierze pod uwagę czasowej zmiany zagrożeń i tego, jak to zagrożenie zmienia się z upływem lat, ale do tego typu predykcji ma zastosowanie właśnie metoda wraka i tutaj przy wykorzystaniu tych dwóch metod stworzyliśmy taki sposób, w jaki można by było to w naszej ocenie najlepiej wdrożyć w Polsce. I to właśnie opisujemy w naszej metodyce. Tutaj jeszcze tylko na koniec bardzo szybko omówię działania, jakie są prowadzone w innych krajach w tym zakresie i jak to wygląda. Tutaj slajdy, które wykorzystuję, pochodzą bezpośrednio z prezentacji przedstawicieli tych instytucji, które odbywały się u nas na konferencjach, o których już wspominałam. I tutaj kilka krajów, które, i żeby mieli Państwo świadomość, jak to wygląda ze strony rządowej i też jak takie programy są wdrażane, to między innymi Finlandia, w której taki program zarządzania wrakami jest wdrażany od 2019 roku. Jest to program wdrażany rządowo i finansowany przez rząd. Tutaj roczny budżet na takie działania wynosi około 4 milionów euro. I rocznie w ramach tego projektu oczyszczanych jest około 2 do 3 wraków, bazując na wykonanych ocenach ryzyka. I jednostką odpowiedzialną za wdrażanie tego programu jest właśnie SYKE, czyli to jest Fiński Instytut Ochrony Środowiska, który pracuje pod nadzorem Ministerstwa Środowiska. W działania jest także zaangażowana marynarka wojenna czy też Straż Graniczna oraz inne, albo Agencja Dziedzictwa Narodowego i inne grupy związane także z tym sektorem. Głównym celem przede wszystkim tego programu wdrażanego w Finlandii jest zapewnienie tego, że odpowiednie jednostki mają odpowiednie kompetencje i są w gotowości, aby takie działania oczyszczania wraków przeprowadzać w momencie, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Czyli tutaj bardzo ważnym elementem jest także przede wszystkim szkolenie i gotowość, pozostawanie w gotowości, aby te działania były przeprowadzane. Tak jak już wspominałam, golem jest to, aby rocznie usuwać paliwo z około jednego lub dwóch wraków. I także tutaj widzimy, że ważnym projektem jest także częścią tego projektu, który jest wdrażany nadal do 2023 roku, jest stworzenie kolejnych metod, które umożliwią badania wraku w bardziej precyzyjny sposób. Kolejnym krajem, w którym sytuacja wygląda bardzo podobnie, jest Szwecja. Szwecja także wdraża taki program, który jest zapowiedziany na 10 lat, a trwa także od 2019 roku. Tutaj ich roczny budżet to jest prawie 2,5 miliona euro rocznie. W ramach tego programu są prowadzone akcje oczyszczania wraków z paliwa, także oczyszczania wraków z sieci widm i rocznie takie operacje są przeprowadzane na 2-3 wrakach. A to jest koordynowana także przez rządową agencję. Ważnym aspektem tych wszystkich prac tutaj zarówno w Szwecji, jak i Finlandii, ale także w Polsce jest przede wszystkim problem braku odpowiedzialności prawnej, czyli to, z czym my także w Polsce się borykamy, ponieważ nikt nie chce wziąć do końca odpowiedzialności za to, żeby tymi wrakami się zająć, a krótko mówiąc też zapłacić za to, aby te wraki były oczyszczane. W tej chwili
prawo jasno nie określa, kto powinien to robić. I to jest problem, z którym boryka się cały świat. Ubezpieczenia nie obejmują takich operacji na wrakach z II wojny światowej. Nie mamy także... Nie jest także jasne, czy te wraki powinny być oczyszczane przez właściciela, który też już nie do końca nim jest, czy też przez kraj, na którego wodach się znajdują. No i jak wiemy tutaj, takie przepisy określające to, kto jest odpowiedzialny za oczyszczanie wraków, weszły na początku XXI wieku międzynarodowo, między innymi w ramach konwencji w Nairobi, ale nie działają wstecz. Także tutaj to jest taki problem, z którym faktycznie wszystkie kraje się borykają. No i znalezieniem rozwiązania na to jest powołanie odpowiedniej jednostki, która za takie działania byłaby odpowiedzialna. Tutaj też widzimy tylko tak, żeby pokazać, jak ten problem wygląda w Wielkiej Brytanii i to jest mapa wraków, z którymi oni się borykają i na których takie działania także prowadzą, przede wszystkim oceny, monitoringu i oczyszczenia tych najbardziej niebezpiecznych. Widzimy, że skala tego problemu jest gigantyczna. No i na koniec Australia, o której też już wspominałam. Tutaj to jest dość ciekawy przypadek, ponieważ w Australii też ten problem był pomijany, a na Pacyfiku jest on równie, jak nie nawet jeszcze bardziej dotkliwy niż na wodach europejskich ze względu na ilość wraków, a także na inne warunki klimatyczne. Tutaj w Australii tym problemem zajęła się także na początku fundacja, właśnie Major Projects Foundation, która ten temat nagłośniła i od 2019 roku rozpoczęła współpracę z Sekretariatem do Spraw Ochrony Środowiska Pacyfiku, a także z Uniwersytetem Newcastle i w ramach tej współpracy w tej chwili prowadzą takie działania oczyszczania wraków, ale borykają się dokładnie z tymi samymi problemami, jeśli chodzi o finansowanie, jeśli chodzi o odpowiedzialność prawną. Tutaj też bardzo duże zagrożenie przez wraki jest stwarzane dla lokalnych nacji wyspiarskich na Pacyfiku, które w przypadku takiego wycieku często są jeszcze bardziej dotknięte niż ma to miejsce właśnie na wodach naszych. Więc tutaj chciałam pokazać ten zarys, żeby wiedzieli Państwo, że mamy skąd czerpać przykłady, mamy z kim współpracować i jest tutaj bardzo duża potrzeba też takiej międzynarodowej wymiany doświadczeń w tym zakresie, o której się dowiedzieliśmy między innymi w czasie naszych konferencji, ponieważ przepływ informacji jest dość słaby między różnymi krajami, a tutaj naprawdę jest to niezbędne, też szczególnie w kontekście Bałtyku, że to powinna być też współpraca pomiędzy wszystkimi krajami nadbałtyckimi, ale także każdy kraj oczywiście tutaj w własnym zakresie musi zapewnić finansowanie na to, żeby takie działania na swoich wodach prowadzić, ale potencjał na to jest gigantyczny i ta wiedza także jest dostępna, czyli tak naprawdę jest tutaj tylko kwestia zakasania rękawów i rozpoczęcia pracy nad tym. Podsumowując to wszystko, naszym zdaniem najistotniejsze jest ustalenie na tą chwilę ścieżki postępowania, którą należy przyjąć przy badaniu wpływu wraków statków i zdających się w nim paliwa na środowisko morskie, a także zagrożeń, jakie obiekty te wnoszą do środowiska i minimalizacja skutków tych zagrożeń. Jest to naszym zdaniem obecnie jedno z największych i najpilniejszych wyzwań dla południowego Bałtyku, którymi powinniśmy się zająć i powinno być ważnym elementem zarówno pracy, zarówno instytucji naukowych, jak i instytucji zarządzających obszarami morskimi. Uważamy, że sytuacja, która ma tak naprawdę miejsce w tej chwili, czyli sytuacja, w której wrak został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, jednakże nie zostały podjęte żadne działania mające na celu zapobieżenie katastrofie ekologicznej, nie powinna nigdy mieć miejsca, ponieważ skala tych konsekwencji dla środowiska i także z ekonomicznych i dla nas wszystkich jako ludzi może być no, nieodwracalna i także nie... w wielu aspektach nieprzewidywalna i tutaj to chciałam podkreślić, że niestety z taką sytuacją w dużej mierze mamy od paru lat do czynienia. No i na podsumowanie, czas na działanie jest tak naprawdę teraz. Tutaj temat ochrony mórz i oceanów, temat Bałtyku u nas, to są tematy, które są w tej chwili bardzo na topie, a z drugiej strony niezwykle ważne.
Jesteśmy w tej chwili w dekadzie oceanów ogłoszonej przez ONZ na lata 2021-2030 i jednym z wyzwań tej dekady jest między innymi zrozumienie i zmapowanie lądowe i morskie źródeł zanieczyszczeń oraz ich potencjalny wpływ na zdrowie ludzi i ekosystemy oceaniczne, a także opracowanie rozwiązań w celu usunięcia lub ich zmitygowania. Także tutaj to jest tak naprawdę, jest to wyzwanie, które jest częścią celu, 14 celu zrównoważonego rozwoju ONZ-u, czyli zapobiegania i znacznej redukcji wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mórz. W 2020 roku, także Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody wydała wniosek o konieczności międzynarodowej współpracy w zakresie zanieczyszczeń morza przez zatopione statki, czyli to jest tak naprawdę pokazuje, że to jest temat, który w kontekście międzynarodowym jest teraz bardzo istotny. No i przede wszystkim u nas, to też dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy, czyli Unia Europejska i to, że eurodeputowani przyjęli 27 kwietnia rezolucję wzywającą Unię do oczyszczenia Morza Bałtyckiego z wraków statków i broni chemicznej z okresu II wojny światowej. Inicjatywa ta była to inicjatywa polskich eurodeputowanych i poparło ją 660 europosłów przy 8 głosach sprzeciwu i 25 wstrzymających się. Jest to, powiedziałabym, wręcz rekordowa ilość, jeśli chodzi o poparcie dla tego typu rezolucji. To wszystko oddaję teraz głos doktorowi Hacowi, który bardziej szczegółowo opowie o zagrożeniach, które właśnie stwarza Franken i Stuttgart, a także inne wraki. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jak będą jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan doktor Benedykt Hac. Właśnie próbuję, chciałbym przejąć kontrolę nad tym, chciałbym uruchomić swoją, ale nie mogę. O, dobrze, już mam, dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym trochę bardziej szczegółowo opowiedzieć o tym, co dzieje się na naszych lokalnych obszarach, na naszym podwórku. Razem z Fundacją MARE prowadziliśmy badania wybranych obiektów, ale tak się składa, że ja osobiście zajmuję się problemem wraków od lat 40 niemalże, 20 lat w marynarce wojennej, gdzie byłem na okrętach hydrograficznych, przez wiele lat dowodziłem dużym okrętem hydrograficznym i wykonywaliśmy takie badania, a przez 20 lat w Instytucie Morskim, gdzie byłem kierownikiem Zakładu Oceanografii Operacyjnej i zgromadziłem w tym czasie bardzo szeroką i wydaje się dość wartościową wiedzę zawierającą informacje o tym, co się dzieje na polskich wodach. Jak Państwo wiedzą, świat jest pełen wraków stwarzających ryzyko rozlewów. Oczywiście to jest taka mapa poglądowa, tylko pokazująca, że ten problem nie występuje tylko u nas. Ale jakby dziwnym trafem przez wiele lat, ponieważ nie dawał o sobie znać, uśpiło to nas zupełnie i w pewnym momencie, kiedy żeśmy sobie uświadomili, że tych wraków mamy około 400, tutaj na tej mapie jest tylko część z tego, to świadomość ta powoduje, że problem, który się wyłonił jak gdyby znikąd, urósł do rangi wielkiego problemu. Na samej Zatoce Gdańskiej jest prawie setka wraków, z tego kilka jest wraków niebezpiecznych. Pozwoliłem sobie zaznaczyć na mapie polskich obszarów morskich wraki, które uznałem w oparciu o badania, jakie prowadziliśmy w Instytucie Morskim i ogólną wiedzę, jaka była nam potrzebna do stworzenia metodyki, za wraki niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne. Z tych wraków dwa z pewnością są niebezpieczne, a pokażę Państwu jeszcze kilka, które wykazują znamiona wręcz takie oczywiste w postaci wypuszczania pewnej ilości paliwa w określonym czasie. Te kółka, które tutaj są, pokazują, jak bardzo wiele, jak akumulacja tych wraków niebezpiecznych jest w rejonie Zatoki Gdańskiej i najbliższego
najbliższej części naszego rejonu, czyli krótko mówiąc na obszarach południowego Bałtyku. Jest sytuacja, w której my często zakładamy, że to nas nie dotyczy, ale szanowni państwo, w czasie ostatnich działań wojennych na tym obszarze zatopiono wiele wraków, które przewoziły paliwo lub same używały paliwa do transportu i te wraki nie uległy takiej destrukcji, żeby całe paliwo z nich, w nich się znajdujące uwolniło się. To jest nieprawdziwe twierdzenie. Czasami się spotykam z tym, że 70 lat po wojnie niemożliwe jest, żeby paliwo nadal zalegało we wrakach. Pokażę kilka przykładów takich przypadków, kiedy to paliwo się pojawiało właśnie z takich wraków. Chciałbym pokazać jedną rzecz. W momencie, kiedy wrak, statek zamienia się we wrak, koszt operacji oczyszczenia wraku jest relatywnie niski. Czym dalej się posuwamy w czasie, a my już mamy 70 lat od momentu, 70 i więcej lat od momentu zatonięcia tych jednostek, tym koszt jest wyższy, ale on jest i tak zdecydowanie niższy od skutków usuwania rozlewów olejowych. Prawdopodobieństwo natomiast wycieku jest stałe, w pewnym sensie ono narasta i w którymś momencie krzywa się przecina w tym miejscu i następuje rozlew. Dlaczego? Ponieważ wraki stalowe mają to do siebie, że one się rozpadają po pewnym czasie. Kto miał poloneza, wie, jak się zachowuje polonez pod wpływem działania warunków atmosferycznych, a proszę sobie wyobrazić, że te obiekty leżą w wodzie 70 lat i rdzewieją w bardzo szybkim tempie, z tego choćby względu, że woda jest słona. Pokażę państwu dwa wraki tutaj takie niebezpieczne. To jest Stuttgart i Franke. Wrak statku Stuttgart, takiego passenger linera, statku pasażerskiego przerobionego w czasie wojny na statek szpital, pływający szpital, znajduje się bardzo blisko Gdyni. Praktycznie na redzie Gdyni, w zatoce, już w obrębie zatoki, wewnętrznej Zatoki Puckiej. Był to statek, który, no, jak państwo widzą, był w miarę nowoczesny w owym czasie, w latach 30. Tak wyglądał po przerobieniu go, czy po konwersji na statek szpital. A to jest zdjęcie lotnicze, na którym pokazana jest sytuacja jego trafienia i zapalenia się. On w 1943 roku, w czasie jednego, w grudniu 1943 roku, w czasie jednego z nalotów alianckich został zbombardowany, zapalił się i nie mogąc go ugasić, Niemcy wyciągnęli, wyholowali go na zewnątrz portu i tam zatopili. Razem zresztą z pełną obsadą medyczną i rannymi, którzy byli na pokładzie. Jak się okazuje, wrak, znaczy sam szpital był przykryty siatkami maskującymi, co spowodowało, że mimo dobrej obserwacji Amerykanie go zbombardowali, traktując go jako zwykłą jednostkę stojącą w porcie. Dziś pozostaje w takim stanie na dnie morskim. To jest zdjęcie z echosondy wielowiązkowej. On wygląda w tej chwili w taki sposób. Po wojnie próbowano go podjąć z dna i wyremontować, ale jego stan po tym wypaleniu był bardzo zły. Nie nadawał się do odbudowy, w związku z czym za pomocą materiałów wybuchowych rozebrano go i to, co udało się z niego wyjąć, pojechało do hut. Natomiast czasy były takie, że nikt chyba specjalnie nie przejmował się sytuacją ekologiczną i paliwo, które zalegało w tym wraku, nie zostało odpompowane, a dziś wiemy, że było go około 1000 ton. Niestety układ tego położenia, czy położenie tego wraku jest szczególnie nieszczęśliwe, ponieważ on leży na stoku takiej małej, z wejściem do takiej małej dolinki zagłębienia, do którego spływa paliwo ciężkie. Proszę zobaczyć, to paliwo po wyjęciu na pokład wygląda w próbkach dna mniej więcej w ten sposób. Pobraliśmy tam ponad 1000 prób, próbując obrysować obszar, w którym ten
stopień skażenia jest wystarczająco duży. To wyglądało mniej więcej tak, przy użyciu tego typu narzędzi podnosiliśmy próby z dna. Zaraz Państwu pokażę, jak wygląda z bliska taka próba. O, proszę spojrzeć. W wielu miejscach paliwo zalega na powierzchni i jest, jak Państwo widzą, wydobywa się z próbek dna, które pobieraliśmy. Obszar, który tutaj Państwo widzą, to jest obszar, który uznaliśmy za katastroficznie wręcz skażony. Gdybyśmy założyli, że ta mała czarna kreska to jest 178-metrowy wrak, to jest obszar liczony w tysiącach metrów, 1500 metrów i szerokości około 400 metrów, który jest skażony w dużej ilości, dużą ilością paliwa. Tak jak powiedziałem, na skraju tej dolinki leży, tego zagłębienia dnie, leży wrak, a całe paliwo, które się wylewa, wlewa się tutaj w ten obszar. Stwierdziliśmy w 2016 roku, że obszar skażony to jest 41,5 hektara, przy czym proszę się nie sugerować tym, to jest tyle, na ile wystarczyło nam pieniędzy na badania. Nie wiemy, co jest dalej. Powiem tylko tyle, że zrobiliśmy to w takiej siatce, to są punkty pomiarowe. W wyniku tych badań określiliśmy miejsca o większym i mniejszym zagęszczeniu paliwa. Proszę spojrzeć, te obszary czarne, to tam jest praktycznie płynne paliwo na powierzchni. Paliwo wnika niestety w piasek, w głąb. To jest próba rdzeniowa, taka długości 3 metrów, pobrana w jednym z tych rejonów, w jednostku 16, to jest od tu w tym miejscu. I proszę zobaczyć, do 1,30 m paliwo jest, ciągle występuje w gruncie. Gdybyśmy popatrzyli na skład chemiczny tego paliwa lub tych wyników, który określiliśmy w wyniku badań, to proszę zobaczyć, co tam występuje. Arsen, chrom, cynk, nikiel, ołów, wanad. Jest bardzo dużo oleju mineralnego, choć tak naprawdę to nie jest olej mineralny, tylko ciecz węglowa powstała w wyniku procesu uwodornienia węgla. To było popularne źródło pozyskiwania paliw dla wojsk niemieckich. I to, co zostało na samym dnie kolumny krakującej, było kierowane na statki, ponieważ tam było używane do spalania w piecach produkujących parę do turbin. Gdybyśmy popatrzyli na wielkość tych wskaźników, to tylko te z prawej są akceptowalne, natomiast te, które są tutaj, przekraczają czasami 100, a w niektórych przypadkach nawet 1000 razy normę, a jeśli chodzi o ilość paliwa w gruncie, przekracza normę 30 tysięcy razy. Jak to wygląda w odniesieniu do obecnie obowiązujących norm czystości gruntu? Gdybyśmy spojrzeli na życie, jakie tam się miało miejsce, no to w zasadzie możemy powiedzieć, że to jest raczej czas po życiu. Pokażę Państwu fragment filmu, który kręciliśmy dla kanału Plus Discovery, gdzie w trakcie badania kilkunastu wraków, dokładnie 10 żeśmy zbadali w tamtej serii i 8 obecnie. Wrak Stuttgart był jednym z obiektów badanych i nurkowie napotkali na takie obrazy. Więc wszystkie opinie, jakie się pojawiają w mediach o tym, że próbujemy Państwa straszyć, pokazując rzeczy, których nie ma, możecie Państwo ocenić samodzielnie na podstawie tych filmów. Jakie są wnioski, jeśli chodzi o Stuttgarta?
Jest to wrak zgodnie z fińską klasyfikacją wraków, czyli taką klasyfikacją określającą wraki, kategorię zanieczyszczeń. Jest to kategoria A, czyli najwyższa, i jest klasyfikowany jako wrak stwarzający czy powodujący lokalną katastrofę ekologiczną. Drugim statkiem, a wrakiem, którym żeśmy się zajmowali, to był wrak Stuttgarta, ale może jeszcze wrócę na chwilę do tamtego wraku. Czy można to oczyścić? Oczywiście można. Są takie klasyczne metody, są narzędzia do tego, przy czym wyliczyliśmy, że aby to zrobić skutecznie, należałoby usunąć z dna około 5 milionów metrów sześciennych zanieczyszczonego paliwa, z którym tak gruntu, z którym tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić. Należałoby go spalić i składować w jakimś mogilniku na lądzie, ponieważ takiego gruntu już nie możemy ponownie odłożyć do morza zgodnie z przepisami. Moglibyśmy go zasypać, ale proszę założyć to, że wielkość obszaru, jaki musielibyśmy zasypać, to jest 40 parę hektarów i potrzeba do tego parę milionów ton piasku, żeby przykryć to odpowiednio grubą warstwą. Poza tym konserwujemy sytuację na przyszłość. Możemy to oczywiście pozostawić samemu sobie i natura sobie na pewno z tym problemem poradzi za 200-300 lat, tak jak to zrobiła w Zatoce Meksykańskiej czy na Alasce. Ale możemy również zastosować nowoczesną metodę, która się właśnie pojawiła, do którą pracujemy. Jest to wsparcie biologicznych organizmów, które tam żyją, bakterii, które się żywią, w taki sposób, aby mogły przyspieszyć ten proces i z okresu 200-300 lat skrócić okres oczyszczania do lat 5. Przy czym oczywiście jest to również metoda od klasycznych metod sporo tańsza. Niestety trochę dłuższa, ale myślę, że 5 lat to nie jest nic, o czym nie moglibyśmy porozmawiać. Jeśli chodzi o wrak Frankena, o którym wspomniała pani Olga, to jest wrak, który leży na przedłużeniu linii Hel. Tutaj Hel, Wisło-Ujście, i tak jak tamten wrak znajdował się na granicy rezerwatu i na parku, na właściwie Natury 2000, tak ten wrak jest co prawda poza tym obszarem, ale proszę zobaczyć, jak blisko jest tych obszarów i jak bardzo może być groźny w sytuacji, gdyby rzeczywiście to paliwo się z niego wydostało. Chciałbym opowiedzieć dwa słowa na temat Frankena. To był duży zaopatrzeniowy statek. Tak naprawdę to był okręt, ponieważ był mocno uzbrojony. Proszę spojrzeć, on miał armaty kalibru 150 mm, co sugeruje, że była to duża, poważna siła ognia. Do tego kilkanaście karabinów maszynowych i tak dalej, przeciwlotniczych, kilkadziesiąt w sumie punktów ogniowych, którym mógł się bronić, ponieważ ten statek był bardzo cenny dla Niemców. On wspierał operację, grupę bojową Thiele z pancernikami dwoma, które były tutaj w tym obszarze i utrzymywały Rosjan w szachu przez długi czas, w czasie ich przejścia przez czy zdobywania Prus, i pozwalały na przeprowadzenie operacji, która była nazywana operacją Hannibal, czyli operacją wywiezienia stąd bardzo wielu Niemców, w sumie prawie 2 milionów osób. Wszyscy Państwo znacie ten widok. Ja bym chciał to pokazać Państwu dlatego, że odniosłem do tego wielkość statku, który tutaj, o którym rozmawiamy, czyli ten wielki plac wypełniony tym wrakiem wyglądałby dzisiaj tak, gdybyśmy go wstawili. Oczywiście części dziobowej już nie ma, ale jeśli chodzi o resztę, to byłby to bardzo naprawdę duży statek i to pokazuje skalę. W takim wraku mieścić się może bardzo dużo paliwa. Myśmy to udokumentowali 4 dni przed zatonięciem. Na jego burcie było 3136 metrów sześciennych paliwa. Oczywiście część została
ze rozerwanych zbiorników uwolniona. Część najprawdopodobniej się spaliła, bo on płonął po ataku. Natomiast dziś ten wrak wygląda w ten sposób. To są rzeczywiste dane, to nie jest wizja artysty, tylko dane pomiarowe. Tu widać wyraźnie, że część środkowa tego wraku jest w bardzo dobrej kondycji, część dziobowa już nie. I jeśli byśmy popatrzyli na to, to jeszcze proszę zwrócić uwagę na tą rzecz, to zagłębienie z jednej i z drugiej strony, które spowoduje, że ten wrak niestety będzie bardzo poważnym zagrożeniem i to już nie w zbyt odległym czasie. Jeśli chodzi o jego możliwości, to on mógł zabrać prawie 10 tysięcy ton, ale wiemy, że było tego paliwa znacznie mniej. Wiemy też, że część zbiorników jest rozszczelniona, natomiast praktycznie od tej linii te wszystkie zbiorniki są w bardzo dobrym stanie. Nie widać śladów ich rozszczelnienia, więc zakładamy, że to paliwo jednak tam jest. Do tego są zbiorniki, w których było paliwo dla potrzeb własnych statku, około 300 ton. I jeszcze na dodatek paliwo, które znajduje się w przestrzeniach pod siłownią. I te z całą pewnością nie są uszkodzone, a ponieważ statek miał wykonywać swoje zadania jeszcze przez długi czas, zakładamy, że tego paliwa może być nawet 300 ton w tych zbiornikach dodatkowych. Łącznie oszacowaliśmy, że około 1000 ton paliwa może zostać nadal w tych przestrzeniach, które należałoby sprawdzić. Co należy zrobić? Oczywiście powinniśmy zinwentaryzować ten wrak, dokładnie wykonać rozpoznanie. W trakcie naszej operacji, którą wykonywaliśmy w czasie badania wraku z Fundacją MARE, nie mogliśmy zajrzeć do środka. Nie mogliśmy też oczywiście dokonać inwentaryzacji tego, co jest w zbiornikach, bo proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy wywiercili otwór w burcie. I okazało się, że po drugiej stronie jest 100 ton paliwa, którego już nie jesteśmy w stanie opanować. Poza tym następują tam inne procesy. Tak jak powiedziałem, proszę zobaczyć, to są kolorem wyrażone głębokości wokół wraku. Ten wrak w tym miejscu jest mocno zasypany, jest podparty. Co to sugeruje? Wraki łamią się właśnie w ten sposób. Mianowicie woda niosąca piasek, prąd morski przydenny, napotyka na ścianę wraku, traci prędkość, piasek się, czy ten osad się tutaj gromadzi. Woda szuka sobie ujścia i w miejscach, tam gdzie się kończy wrak, zaczyna gwałtownie przyspieszać, zabierając piasek. W tej chwili możemy założyć, że ta 120-metrowa konstrukcja, bo mniej więcej tyle to jest ten obszar, 120 metrów długości, jest podparty w samym środku. On się po prostu musi złamać. To nie ma innej możliwości. Wraki właśnie w ten sposób się rozpadają. Proszę zwrócić uwagę, że przez 70 lat ze ścianek tego wraku ubyło, szacujemy, około 7 mm stali, a ciężar tego wraku jest nadal taki, jak był 70 lat temu. Czyli ubywa stali, która daje mu wytrzymałość, natomiast ciężar jest ten sam. I w którymś momencie ten ciężar spowoduje rozpadnięcie się, zawalenie się statku pod własnym ciężarem spowoduje niekontrolowane uwolnienie oleju, który tam się znajduje. Tam były różnego rodzaju paliwa, i ciężkie, i lekkie. Otóż problemem, który jest istotny, to jest fakt, że to była jednostka uzbrojona i w barbetach ciągle stoi jeszcze amunicja 150 mm. Marynarka wojenna zobowiązała się, że oczyści ten wrak, wyśle tam nurków, ale to są pociski leżące na głębokości prawie 70 metrów, a marynarka wojenna dysponuje nurkami bojowymi, którzy mogą oczyścić, dokonać takiej operacji do głębokości 50 metrów. Co jest interesujące, w trakcie naszego badania stwierdziliśmy, że tu następują już przełamania. To jest świeży krak, który powoduje, że ten kadłub się rozłamuje. Być może, że w nie za długim czasie będziemy mieli tego typu widok, który się pojawia. Jest opinia, że wrak jest bezpieczny, nic się nie dzieje.
Ja Państwa zapewniam, że tak do końca nie jest. Z tego wraku nieustannie wydobywa się paliwo. Nie są to ilości duże, one są śladowe. Te plamy mają średnicę około 10 metrów i dozór czy nadzór nad tym wrakiem za pomocą satelity jest ślepą drogą, ponieważ w momencie, kiedy zobaczymy z satelity wylew, to oznacza, że problem się już rozwiązał, ale niestety w bardzo złym kierunku, ponieważ proszę spojrzeć, co się dzieje w zależności od kierunków wiatru. To jest taka prosta symulacja warunków, które spowodują, że niezależnie od tego, z której strony będzie wiał wiatr, jak będą poruszały się prądy powierzchniowe, mamy nieustający problem z zalewaniem naszych plaż. Czy można to zrobić? Oczywiście tak, metody są. Trzeba dokonać odpowiednich technicznych rozwiązań, wykorzystać je. Są takie, można to robić nurkami, można robić robotami. Ja tu przedstawiam taką krótką prezentację pokazującą, jak to robią Finowie, o których wspominała Olga, i jak wygląda ten proces. Wbija się, wprowadza się w miejsca, w których są zbiorniki, takie rury i zawory, które wyrównują ciśnienie, odprowadza się to, odpompowuje na powierzchnię, a stamtąd można z tym już robić, co się uzna za stosowne, na przykład oddać to paliwo do rafinerii, ponieważ ono ma pełną wartość, czyli jest możliwość oczyszczenia, trzeba podjąć odpowiednią decyzję. Chciałbym pokazać Państwu jeszcze jedną historię, mianowicie na Morzu Czarnym, bo tutaj panuje często taka opinia, że wraki 70- i 100-letnie są niegroźne. W 2018 roku mieliśmy taki przypadek na Morzu Czarnym, SS Mopang, po 97 latach właściwie nie wiadomo w którym momencie wypuścił plamę oleju 2 km szeroką i długą i 400 metrów szeroką, a było tam pierwotnie tylko 150 ton paliwa. Jak wyglądają inne wraki? Proszę spojrzeć. To jest inny wrak, MS George Buchner, który leży, tu są zdjęcia z satelity, nie z satelity, tylko z drona. Ciągle przy nim widać plamę takiego oleju. Jest kolejny wrak MS Terra, który leży niedaleko Wilhelma Gustloffa, który również stanowi pewne zagrożenie, bo ten statek był ogromny i zużywał bardzo dużo paliwa, nawet do 20 ton paliwa na dobę. Był w drodze, więc to paliwo nie zniknęło, ono tam ciągle jest. Terra, która jest takim statkiem, wrakiem tankowca, również puszcza plamy oleju. I takich wraków można byłoby więcej pokazać, choć one robią to w sposób umiarkowany, tak bardzo wolno. Teraz patrzmy, jakie są koszty tego. Operacje oczyszczania są z reguły drogie, ale one są do, nazwijmy to kolokwialnie, ogarnięcia, czyli 5-20 milionów euro być może byłoby tym pułapem, o którym rozmawiamy w przypadku wraku Frankena. Jeśli chodzi o wrak Stuttgarta, to jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ tam trzeba usuwać skutki tego, co się już zdarzyło. No, popatrzcie Państwo, takie zestawienie, ile wraków w poszczególnych państwach się oczyszcza, jakie są budżety. No, jeśli chodzi o Polskę, to w zasadzie jesteśmy w punkcie wyjścia i to się na razie dzieje słabo. Przez 20 lat w Instytucie Morskim, w czasie kiedy zajmowałem się tym projektem rozpoznania wpływu wraków na środowisko morskie, wydaliśmy łącznie 508 tysięcy przez 20 lat. Czyli to nie są nawet symboliczne pieniądze. Powiem Państwu tyle, jedna doba statku badawczego to jest mniej więcej 40 tysięcy złotych. No ale korzystając z tego, że mieliśmy taką możliwość, udało nam się pewne rzeczy zrobić. Instytut Morski już nie istnieje, jako w tej postaci nie zajmuje się w zasadzie tym projektem. Ten projekt umarł w sposób naturalny kilka lat temu i w tej chwili chyba nikt nie prowadzi takich badań. Mamy drugi ważny problem, to są środki bojowe i chodzi tutaj o amunicję zatopioną, klasyczną amunicję i bojowe środki trujące, które są w morzu.
Fakt, że my tego nie widzimy tak po prostu, wcale nie oznacza, że ten problem nie istnieje. A skąd się wzięła amunicja w morzu? Mianowicie w latach 40. po wojnie Amerykanie, właściwie alianci, pozbywali się ogromnej ilości, wydawało im się wtedy w taki bezpieczny sposób, jak się okazuje, spowodowali w ten sposób ogromny problem dla nas. Odbywało się to mniej więcej w ten sposób. Robiono to w określonych miejscach, ale często też w zupełnie przypadkowych. I ten problem zanieczyszczenia dna bronią chemiczną i bronią konwencjonalną, którą liczymy w ilościach paru milionów ton w Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym i około 40 tysięcy ton broni chemicznej jest tym, co nam pozostało jako spuścizna po czyszczeniu magazynów powojennych. Obszar, którym znajduje się morze, znajduje się broń chemiczna, to są wydzielone obszary, to był obszar głębi borholmskiej, głębi gotlandzkiej, której tutaj prawie nie widać, i malutki fragment na Zatoce Gdańskiej. Jeśli chodzi o Zatokę Gdańską, to mamy informację o 30 tonach broni chemicznej. Jak były to duże ilości, to proszę spojrzeć na wykaz. Jest mniej więcej 500 tysięcy sztuk jednostek takich zasobników, w których były różnego rodzaju iperyty, związki arsenu, klarki, adamsyty i inne substancje bojowe. I jeśli chodzi o obszar gdański, to tak jak mówię, stwierdziliśmy obecność tutaj, to w ramach projektu HEMS i Diamond zostały jak gdyby określone miejsca, w których był ten zrzut. Coś w tej kwestii się dzieje już na poważnie. Pobieraliśmy próby w ramach projektu Diamond na Skagerraku z wraków, które leżą na głębokości około 500 metrów. Tamtej amunicji chemicznej jest bardzo dużo i wydawałoby się, że mimo, że tak daleko to nas i nas to nie dotyczy, to wcale tak nie jest, ponieważ woda ze Skagerraku wlewa się wprost do Bałtyku, a na Bałtyku mamy 2-3 swoje duże składowiska. To są miejsca, w których została udokumentowana obecność broni chemicznej i broni konwencjonalnej, która jest równie niebezpieczna. Natomiast my na polskich obszarach morskich, ja zrobiłem tutaj takie zestawienie obszarów, na których występuje zagrożenie takimi znaleziskami jak miny denne, miny kotwiczne, torpedy i inne środki bojowe. Na obszarze Zatoki Gdańskiej zostało udokumentowanych postawienie prawie 1000 min, 990 sztuk ze strony aliantów i częściowo Niemców, a jeśli chodzi o miny, które zostawiono nam po wojnie, czy właściwie w ostatnim momencie, kiedy Niemcy się wycofywali, była ich około setka, natomiast są one bardzo duże. Proszę spojrzeć, to jest mały obszar, 800 na 800 metrów, mamy jedną, drugą, trzecią torpedę, one tak wyglądają na dnie, w dalszym ciągu są aktywne. Proszę zobaczyć, to jest takie ciekawe miejsce w czasie pomiarów, a właściwie takich treningów. Pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku przy północnej pierzei twierdzy w Wisłoujściu znaleźli taki obiekt, ten oto właśnie. A tak wyglądał moment jego wysadzenia. Przy wejściu do portu w Gdyni, tu są dwa falochrony, wejście główne, to po lewej stronie widoczne te ciemne, czerwone punkty, to są miejsca, w których znaleźliśmy innego rodzaju bomby. One były również, to były miny magnetyczne, były również zrzucane jako bomby. Czy oprócz tego coś jeszcze? Tak, na plażach jest bardzo dużo tego typu znalezisk. Kilka lat temu w Dziwnowie w czasie prac przy budowie falochronu czy łamacza fal takiego zbudowanego z pali wyleciała w powietrze pogłębiarka.
Tu mam najświeższą informację, którą pozyskałem 25 maja w czasie ćwiczeń Solidarna Bellona zakończonych wczoraj. Znaleziono 4 miny kotwiczne leżące na dnie, które dalej stanowiły niebezpieczeństwo. No, rozumiem, że marynarka wojenna się tym zajęła i już je zdetonowała. Jeśli chodzi o ładunki konwencjonalne, to proszę zobaczyć, historia jest trudna, ale tak to wygląda, mianowicie wpływ trotylu na zdrowie człowieka jest bardzo istotny. W wielu miejscach spotyka się takie zgromadzenia jak te na Kolberger Heide w Niemczech, gdzie leżą setki min w jednym miejscu, a ich próba wysadzenia do niczego nie prowadzi, ponieważ uwalnia trotyl do wody. To nie jest tak, że się nic nie dzieje. Obecnie grupa GeoFusion, której jestem kierownikiem badań i rozwoju, buduje przenośną, pływającą taką instalację do niszczenia broni chemicznej. Ona jest tutaj w skrócie pokazana. To mniej więcej wygląda w ten sposób, że do tego kontenera wkładamy pocisk wyjęty z dna. On tutaj będzie prześwietlony po to, żeby wykluczyć możliwość cięcia pocisku zazbrojonego, czyli niewybuchu, który ma zapalnik. Będziemy go ciąć. To są roboty, które tutaj są przygotowane do pracy. W takich zasobnikach będziemy podnosili, one są już gotowe, będziemy podnosili z dna te niewybuchy, właściwie zasobniki z bronią chemiczną. Nie niewybuchy, bo one nie są niewybuchami, choć mają w środku materiał wybuchowy. Następnie będzie inspekcja, cięcie tego, rozcalenie i przekierowanie produktów do pieca plazmowego, tak aby na wyjściu po systemach oczyszczania uzyskać jakość gazów, która pozwoli na ich swobodne wypuszczanie zgodne z przepisami do atmosfery. Ten projekt trwa, on się skończy w 2023, właściwie w kwietniu 2023 roku. Czy broń chemiczna występuje tylko w wodzie? Nie, proszę zobaczyć. To jest ciekawa rzecz. W czwartek w Lublinie, w centrum Lublina natrafiono na minę, która, proszę zobaczyć, to jest samo centrum Lublina, natrafiono na minę pochodzenia pewnie I wojna światowa, wypełnioną kilkunastoma litrami iperytu. Czysty iperyt prosto spod Ypres w Belgii. Dziękuję bardzo. To jest to, co chciałbym Państwu przekazać. Jest wiele rzeczy do zrobienia, ale również trzeba powiedzieć, że już się pewne rzeczy zaczęły dziać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu doktorowi Benedyktowi Hacowi, pani Oldze Sarnie za przedstawioną prezentację i to za to, że chcieli się podzielić z nami wiedzą. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę, jestem. Pan Karol Guzikiewicz, tak? Tak, na wstępie chciałem podziękować, bo to bardzo nie tylko ciekawe, ale bardzo niepokojąca informacja, to co państwo przedstawili. Myślę, że już nikt z radnych nie ma wątpliwości, że mimo że sejmik województwa nie ma jakby prawnego umocowania co do morza, co do granicy morza, to co pan mówił, to wskazuje na to NIK, również Najwyższa Izba Kontroli w Polsce i nie tylko w Polsce, jest po prostu też bałagan prawny. Po prostu jest temat tabu, nikt nie chciał się tym zajmować. Ale do pewnego momentu wasza duża praca, nagłośnienie tego w Polsce, a zwłaszcza petycje o problemie, ale również to, co zdarzyło się w Parlamencie Europejskim, świadczy z inicjatywy europosłów, głównie pani Anny Fotygi, ale poparty przez Platformę, poparty przez PSL, bo tu trzeba powiedzieć, 600 europosłów, rezolucja, która oczywiście nie ma jeszcze wymiaru wykonawczego, ale właśnie po to to dzisiejsze spotkanie i po ten temat, aby to nagłośnienie tej sprawy powodowało, że będą wykonawcze. Bez decyzji międzynarodowych temat będzie dalej umierał. Tak pan powiedział, są programy krajowe, ale nie ma działań międzypaństwowych. Niektóre państwa to jakby zostawiły dla następnych pokoleń, a Morze Bałtyckie to nie tylko Polska. Ale również
to, co pan, już na pewno nie będzie takiej sytuacji, jak pan powiedział, panie, że przez 20 lat daje się 500 tysięcy, czy ten temat. Temat był oczywiście znany dla takich fachowców jak pan, bo przecież IPRET się ulatniał już w latach 60. Natomiast musi się zająć tym państwo i muszą być środki przede wszystkim, ogromne środki. I po to są te apele i nie tylko tutaj naszego dzisiejszego sejmiku, ale również różnych innych instytucji samorządowych. Ale chciałem powiedzieć, bo o tym się nie powiedziałem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim europosłom polskim, którzy to zainicjowali tą rezolucję, bo to jest dobry krok, że będą decyzje międzynarodowe. Ale już na wstępie chciałem powiedzieć, że to, co czy się coś dzieje? Oczywiście się dzieje. Ja mam przed sobą otwarty na stronie 377, 379 Krajowy Plan Odbudowy. Ten, który był zatwierdzany przez fundusze unijne, czyli najbliższe lata, no bo tak naprawdę państwo pokazali, że są jakieś technologie, ale tak naprawdę brakuje monitoringu. I w Krajowym Planie Odbudowy, który poszedł do Komisji Europejskiej, jest już przeznaczona kwota około 100 milionów złotych na kampanie pomiarowe na morzu, analizy, opracowanie wyników pomiarów oraz przed sformułowanie możliwych metod neutralizacji, jak również opracowanie planu neutralizacji. I czyli jeszcze jest już wstępny plan rządowy, również ze środków wstępnych unijnych, to na razie nie są 100 milionów złotych, no to nie są środki, które załatwią temat na Bałtyku, na naszym obszarze, ale są już to środki, które pozwolą uruchomić proces. Ale przede wszystkim w tym Krajowym Planie Odbudowy do Komisji Europejskiej, przypomnę, że to poszło przecież do Komisji Europejskiej i to niedawno, jest główny odpowiedzialny za te inwestycje, za to jest tak zwana jednostka odpowiedzialna, jest to Polskie Ministerstwo Kultury i Środowiska. Jak również są jednostki wspierające i są to między innymi Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, nie znam tej jeszcze nowe centrum administracyjne. Czyli są wyznaczeni odpowiedzialnych, tych, z czego niestety przez kilkadziesiąt lat, tak jak pan powiedział, również jest to w tym raporcie, przez kilkadziesiąt lat nie wiadomo było do kogo, nie ma odpowiedzialnego, to nie ma tematu, tak? A temat, jak pan powiedział, na podstawie badań, no blacha ma to do tego, że koroduje i temat musi być podjęty, nawet jeżeli to będzie, jeżeli w tej nawet chwili nie zagraża bezpieczeństwo. Ale widać, tego pan nie powiedział również, że dzięki waszym działaniom te akweny morskie zostały tam w tych miejscach, dzięki nagłosieniu przez Fundację Mare, akweny morskie zostały zamknięte, zwłaszcza dla nurków turystycznych, tak, żeby tam po prostu nie było teraz nagle pełno wycieczkowiczów i żeby nie naruszyć tego dna. Natomiast no, na pewno potrzebne są pieniądze i ten nasz apel i nasz, myślę, stały monitoring, bo tylko to możemy robić jako sejmik, monitoring tej sprawy, no miejmy nadzieję, że wspólnie również z wami ten temat będziemy na tyle nagłaśniać, że po prostu w końcu się zacznie realnie dziać, a nie tylko dla jakiejś publiki, nie tylko. Jeszcze raz dziękuję. Myślę, że wszyscy mieszkańcy, że to jest temat dla mieszkańców naszego województwa i również turystów, no niezmiernie ważny, mimo że prawnie nie mamy tutaj jurysdykcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Roman Dambek. No ja chciałem jeszcze podkreślić właśnie, bo brałem w tym też udział jako asystent właśnie działania pani europoseł Anny Fotygi. Bardzo właśnie dla niej było ważne, żeby znaleźć rozwiązanie finansowania i odpowiedzialności całej Unii Europejskiej i NATO. Też zostało to wciągnięte, jako ona była przewodnicząca Komisji
obrony i bezpieczeństwa. Także chciałem tutaj w tym momencie jej podziękować i współpracowała też z Państwem. No i też Kosma Złotowski też był obok pani Anny Fotygi tym inicjatorem tej rezolucji przyjętej zdecydowaną większością w Parlamencie Europejskim. I mam pytanie, no nie wiem do kogo to skierować, ale być może do pana Zenona Odyi, który nam przedstawi projekt uchwały. Czy też taki projekt uchwały jest przygotowywany przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, no gdyż to tak samo nas tutaj obchodzi, jak i do tej drugiej części Pomorza. Nasze wybrzeże szczególnie jest zagrożone, gdyż tutaj na Bałtyku są wody stałe, nie ma tu przepływu wód, jak jest z innymi wodami wokół Wielkiej Brytanii, także dlatego to jest sprawa dla nas bardzo, bardzo istotna i ważna i dziękuję za to, że i my też będziemy taką uchwałę podejmowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Danuta Wawrowska, ale dla informacji pana radnego Dąbka, taki projekt uchwały, jak podejmujemy, dotyczący szerszego obszaru niż nasze województwo, wysyłamy zawsze do sąsiednich samorządów. Także jak podejmiemy projekt uchwały w punkcie 6, to na pewno dostarczymy do sejmików z województwa zachodniopomorskiego. Proszę bardzo, pani Danuta Wawrowska. Ja chciałabym bardzo podziękować naszym ekspertom, pani Oldze Sarnie z Fundacji MARE, a także panu doktorowi Benedyktowi Hacowi za wiele lat, za przedstawienie nam efektów ciężkiej pracy przez wiele lat i działanie na rzecz popularyzacji tego trudnego tematu i podejmowanie wszelkich innych działań, czego między innymi efektem są nasze spotkania w komisjach, a także mam nadzieję będzie przyjęty apel dotyczący działań w celu neutralizacji tych zagrożeń wynikających z zalegających na obszarze Bałtyku tych materiałów niebezpiecznych. Chciałabym również, żeby pod tą petycją Fundacji MARE, która znajduje się na stronie www.ratujbałtykfundacjamare.pl było 1 000 000 podpisów, a nie tylko 56 tysięcy. A zatem, ponieważ wiem, że nasza sesja jest transmitowana online, ja mam nadzieję, że ten adres mailowy będzie również na naszej stronie udostępniony i promowany tak, żeby mieszkańcy nie tylko naszego regionu, ale również całej Polski mogli podpisać się pod tą petycją, która jest niezmiernie ważna i efekt, gdybyśmy mogli uzyskać ten 1 000 000 podpisów, to efekt z pewnością byłby o wiele bardziej spektakularny niż te 56 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pragnę może Państwa poinformować, Państwa radnych i oglądających nas online, że wszystkie materiały, które dzisiaj zostały przedstawione, nie tylko te, które zostały przedstawione na komisji, są dostępne na stronie internetowej i na BIP-ie. Proszę bardzo, pan marszałek Leszek Bona. Panie przewodniczący, szanowni goście, wysoki sejmiku, na wstępie, podobnie jak koleżanka Wawrowska, chcę podziękować prelegentom za tą ciekawą, za te ciekawe prezentacje. Chciałem uzmysłowić nam wszystkim, iż jurysdykcja samorządu wojewódzkiego kończy się na linii brzegowej. Dlatego też my możemy jedynie apelować o aktywność rządów i innych gremiów w celu oczyszczenia akwenu wodnego z niebezpiecznych substancji. I chciałbym przypomnieć Państwu, że nasz marszałek, pan Mieczysław Struk, wielokrotnie apelował i na arenie polskiej, i na arenie międzynarodowej, na arenie Unii Europejskiej o zaangażowanie i podjęcie konkretnych działań, które spowodują oczyszczenie wód Bałtyku. I chciałbym przypomnieć wszystkim, iż takie ostatnie wystąpienie pana marszałka miało miejsce na sesji plenarnej Komitetu Regionu całkiem niedawno, albowiem 6 maja bieżącego roku. Chcę Państwu powiedzieć również, że jako samorząd wojewódzki jesteśmy inicjatorem
powołania Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Ta platforma powstała na jesieni ubiegłego roku. Obecnie skupia 62 podmioty, które są zainteresowane rozwojem tej dziedziny gospodarki, a mówię o tym dlatego, iż perspektywa zagospodarowania gospodarczego Bałtyku, stawianie tam farm wiatrowych oraz kładzenie linii energetycznych, które spowodują, że będziemy mogli czerpać z prądu i przesyłać go na ląd, spowodowała, iż kwestia oczyszczenia Bałtyku uzyskała przyspieszenie i to się dzieje i bardzo wiele instytucji się tym problemem zajmuje, co bardzo cieszy i co dobrze rokuje dla rozwiązania tego problemu. A na koniec chciałem bardzo podziękować naszej komisji za cenną inicjatywę, szczególnie w punkcie drugim. Przypomnę Państwu, że ten punkt mówi o konieczności wybudowania i wyposażenia wielozadaniowego, specjalistycznego statku ratownictwa, który będzie służył eliminacji niebezpiecznych substancji, paliwa, broni chemicznej z dna Bałtyku. Mówię o tym dlatego, gdyż w mijającym okresie doszło do niewykorzystania środków, znacznych środków z Unii Europejskiej, gdyż Unia Europejska proponowała 240 milionów złotych dla Polski na wybudowanie statku badawczo-ratunkowego, który miał temu właśnie służyć. Miała to być inwestycja o wartości około 280 milionów złotych, z tego 85% dofinansowania unijnego, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, a więc SAR, a więc Search and Rescue miało taki statek otrzymać. Ministerstwo właściwe do spraw gospodarki morskiej przetarg ogłosiło. Niestety w trakcie procedowania przetarg został unieważniony, statek nie powstał, a przecież wiecie Państwo doskonale, że mamy zasoby, które stocznie, jak chociażby stocznia remontowa, która jest powodzeniem taki statek niebagatelnej wartości, ale przede wszystkim potrzebny dla ratowania Bałtyku, mogła wybudować. Dlatego dziękuję komisji za dostrzeżenie tego problemu i jestem przekonany, że w tej perspektywie unijnej nie dojdzie już do marnotrawstwa pieniędzy na tak ważny cel. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan marszałek Mieczysław Struk, proszę bardzo. Już włączam mi mikrofon. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja w przeszłości, nieodległej przeszłości, miałem okazję spotkać się i z panią prezes Sarną. Oczywiście zapoznałem się też wówczas w 2018 roku z materiałami, które zostały przygotowane, które są w istocie wnioskami z tego projektu badawczego, o którym dzisiaj była mowa. Też bardzo dziękuję za tę gotowość Państwa do współpracy z regionalnym parlamentem, jakim jest Sejmik Województwa Pomorskiego. Mimo tego, o czym wspomniał wcześniej wicemarszałek Bona, mówiąc o kompetencjach samorządu regionalnego, które kończą się rzeczywiście na brzegu, w sensie planowania przestrzennego, w sensie naszej interwencji środkami też publicznymi, obowiązków również wynikających z jurysdykcji przypisanej samorządowi regionalnemu. To nie znaczy, że nas mogą nie interesować te kwestie. Pan doktor Hac pokazywał na jednej z planszy, jakie mogą być skutki oddziaływania uwolnionych materiałów ropopochodnych bądź nawet broni chemicznej na nasze plaże, czyli na obszar już podlegający jurysdykcji również samorządów terytorialnych. Rzeczywiście ten temat został podjęty przez nas, przez poziom samorządu województwa, w tym też przez Urząd Marszałkowski już w 2018 roku,
kiedy pojawił się raport Fundacji MARE. Potem został podjęty przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zostało skierowanych cały szereg również zapytań, wniosków, apeli, które skierowaliśmy z poziomu zarządu województwa. A nawet to chcę też przypomnieć, że już w 2018 roku pan senator Rybicki podejmował naprawdę liczne działania umożliwiające uzyskanie odpowiedzi, jakie jest zainteresowanie polskiego rządu. Trzeba to powiedzieć, że przez wiele lat, o czym zresztą tak może mimochodem w trochę zawoalowanej formie pan dr Hac wspominał, żaden rząd na przestrzeni wielu ostatnich lat nie zajął się tym problemem. I myślę, że nie zajął się również nie tylko z tych powodów, że brakowało wprost unormowań prawnych, bo przecież na obszarach obejmujących choćby morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, czy też nawet wyłączną strefę ekonomiczną, no to oczywiście kompetencje ma też administracja morska. My skierowaliśmy również wnioski do Krajowego Planu Odbudowy, aby znalazły się pieniądze nie tylko na monitoring, o czym pan Dambek wspominał, czy też pan Karol Guzikiewicz, ale też, żeby znalazły się pieniądze wprost inwestycyjne na eliminację tych zagrożeń, o których dzisiaj jest mowa, przynajmniej w jakiejś części. To, że temat jest międzynarodowy, to też jest ważny aspekt. Niewątpliwie i dobrze się stało, że pojawiła się ta rezolucja Parlamentu Europejskiego. Choć jak państwo chyba zdają sobie z tego sprawę, że sama rezolucja jeszcze nic nie załatwia. To jest wyrażenie własnego stanowiska, że to Unia Europejska powinna się zająć tym tematem. Czy się zajmie Komisja Europejska, to jeszcze tego nie wiemy. My składamy wnioski, aby w strategii rozwoju regionów Morza Bałtyckiego, w strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, były ujęte również zapisy takie, które umożliwią wydatkowanie środków europejskich w związku z tą strategią. Bo oczywiście temat nie jest tylko dla województwa pomorskiego czy też zachodniopomorskiego. Po tym moim wystąpieniu na przykład w Komitecie Regionów zainteresowały się inne regiony państwa Morza Bałtyckiego, jak choćby Finowie, którzy bardzo dziękowali za podjęcie się tego tematu na poziomie Komitetu Regionów, czy też region Szlezwik-Holsztyn, który też zauważył, że warto czynić starania, aby z poziomu regionów, także parlamentów regionalnych państw Morza Bałtyckiego, były też kierowane konkretne wnioski do rządów i do Komisji Europejskiej o finansowanie takich przedsięwzięć. Miejmy nadzieję, że ten szum, który się zrobił na poziomie Parlamentu Europejskiego, ale też i mam nadzieję również apele Sejmiku Województwa Pomorskiego, zwrócą uwagę opinii publicznej na ten niezwykle istotny problem, który może się skończyć bardzo, bardzo źle dla wielu regionów Morza Bałtyckiego, choć podkreślamy to z poziomu na przykład Komitetu Regionu, że wiele regionów Unii Europejskiej, nie tylko w obszarze Morza Bałtyckiego, ale też także Śródziemnego, ale też Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego, borykają się z podobnymi problemami. Być może akurat ta rezolucja, o której tutaj wspominaliście państwo, spowoduje dużo większe zainteresowanie Komisji Europejskiej w asygnowanie odpowiednich kwot. My z całą pewnością będziemy czynili starania, aby ten temat był przybliżany opinii publicznej. Tego, co zostało zapowiedziane, za jakieś kilka miesięcy będziemy się chcieli znowu z tym tematem zająć, zaprosić przedstawicieli komisji, która została powołana dla tego celu na poziomie polskiego parlamentu. Czy to przyniesie rezultaty? Trudno powiedzieć, ale niewątpliwie trzeba czynić starania, aby były i środki i na badania, na rozpoznanie, ale także na eliminację tych potencjalnych zagrożeń, o których dzisiaj mowa. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu doktorowi Benedyktowi Hacowi oraz pani Oldze Sarnie, pani prezes Fundacji MARE za udział w dzisiejszej sesji i w pracach Komisji Morskiej. Komisji Morskiej, która pracuje pod przewodnictwem pana Zenona Odyi. Dziękuję panu przewodniczącemu komisji za to, że zajęła się przygotowaniem projektu uchwały, który w następnym punkcie będziemy procedować. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6, właściwie 6.1 porządku obrad, przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego działań w celu neutralizacji zagrożeń wynikających z zalegania na obszarze Bałtyku materiałów niebezpiecznych, w tym przede wszystkim obiektów z wyrobnością i substancjami ropopochodnymi. Mikrofon mam włączony. Projekt uchwały z druku numer 482 przedstawi przewodniczący Komisji Morskiej pan Zenon Odyja. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie marszałku, panie i panowie radni. Temat zagrożeń wynikających z zalegania na obszarze Morza Bałtyckiego materiałów niebezpiecznych podjęty przez doraźną Komisję Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wynika z planu pracy komisji, który komisja przyjęła oraz wniosku pana przewodniczącego Sejmiku. Komisja kilkakrotnie spotkała się w swoim gronie, a następnie w poszerzonym składzie uzupełnionym o członków Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Samorządu Terytorialnego i Współpracy Międzyregionalnej, gdzie zapoznała się z obecną prezentacją, która była przedstawiona przed chwilą. Tą wiedzę i to zdobyte informacje zostały uzupełnione przez informacje o wynikach kontroli NIK-u w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego. Została ta informacja uzupełniona również o opinię różnego rodzaju specjalistów zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką morską. I w oparciu o tą wiedzę komisja przygotowała projekt apelu, który został przez komisję przegłosowany jednogłośnie i skierowany do pana przewodniczącego o ujęcie go w obradach sesji sejmiku, co ma miejsce w dniu dzisiejszym. Ja też chciałbym się dołączyć do wyrazów podziękowania dla pani prezes Fundacji MARE i pana doktora Benedykta Hatza za przedstawienie i przybliżenie nam tego problemu, bo dzięki temu mogliśmy łatwiej przygotować to stanowisko, które jest przedmiotem dzisiejszych obrad. Tak jak powiedziałem, komisja jednogłośnie przyjęła to stanowisko i ja w imieniu komisji również zwracam się do Wysokiego Sejmiku o przyjęcie tego apelu. I może na koniec jeszcze jedna uwaga w nawiązaniu do wypowiedzi kolegi radnego Dampka, że cieszę się, że do rezolucji Parlamentu Europejskiego oraz apelu obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia, Sopot i gmin nadmorskich dołącza się w tej chwili Sejmik Województwa Pomorskiego z podobnym apelem. No i mam również nadzieję, że ten apel zostanie podjęty w inne sejmiki, które w jakiś sposób widzą problem związany z zanieczyszczeniem Morza Bałtyckiego i również stosowne apele podejmą. Proszę Wysoki Sejmik o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przedstawiony projekt z druku numer 482 uzyskał pozytywną opinię Komisji Strategii, Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Współpracy oraz Komisji Samorządu. Wszyscy głosowali za przedstawionym projektem uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały z druku numer 482. Proszę bardzo. Nie widzę. Tak. Nie widzę, tak? Nie widzę chętnych do dyskusji. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Proszę państwa,
Głosujemy, tak? Głosujemy projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku numer 482? Takie malutkie czcionki, tutaj chyba PESEL coraz wyższy, a czcionki coraz mniejsze. Proszę bardzo, pan Andrzej Bartnicki. Jestem za. Jerzy Barzowski. Jestem za. Leszek Bona. Za. Kinga Brusewicz. Jestem za. Wszyscy za. Jarosław Wyczkowski. Za. Marta Cymańska. Jestem za. Roman Dambek. Jestem za. Grzegorz Grzelak. Jestem za. Karol Guzikiewicz. Jestem za. Anna Gwiazda. Za. Sebastian Mierzykowski. Jestem za. Mirosława Kaczyńska. Jestem za. Agnieszka Kapała-Sokalska. Jestem za. Dziękuję. Piotr Kaczewski. Kazimierz Klawiter. Za. Jan Kleinschmidt. Jestem za. Jerzy Kozdroń. Jestem za. Aleksander Kozicki. Za. Sylwia Laskowska-Bobula. Jestem za. Sylwia Lejk. Jestem za. Dariusz Kończykowski. Dariusz Kończykowski. Jestem za. Dziękuję. Iwona Mierewczyk. Jestem za. Rafał Majman. Jestem za. Zena Odyja. Jestem za. Danuta Tarek. Jestem za. Józef Sarnowski. Za. Andrzej Strug. Jestem za. Mieczysław Strug. Jestem za uchwałą. Karolina Szczygieł. Jestem za. Danuta Wawrowska. Jestem za. Piotr Wara. Jestem za. Hanna Zychcisoń. Jestem za. I Arwid Żebrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Głosowało 32 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 482. Proszę Państwa, tak mam nadzieję, to co już Pan Marszałek powiedział, że, znaczy mam nadzieję, mam pewność i myślę, że to jest nasz obowiązek, żebyśmy do tematu, do tematyki tego apelu i tego projektu uchwały wrócili po półrocznej przerwie, gdy zespół międzyresortowy zacznie pracować. Mam nadzieję, że będą efekty tej pracy i będziemy mogli uzyskać informacje, jakie są zamierzenia tego zespołu, jakie będą rekomendacje. Jednocześnie pragnę Państwu poinformować, że projekt uchwały zostanie wysłany do Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przewodniczący, przepraszam, Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń wynikających z zalegania na obszarze polskim Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu, MSWiA, Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, senatorów i posłów z Pomorza, posłów do Parlamentu Europejskiego z Pomorza, Sejmiku Zachodniopomorskiego, ewentualnie, nie wiem, jeżeli są jakieś inne propozycje, jesteśmy otwarci. Brakuje Ministerstwo Obrony, a tam jest, chodzi o tą broń. Okej, okay, Ministerstwo Obrony. Dziękuję bardzo. Także pan przewodniczący, pana przewodniczącego Zenona Ordy jeszcze czeka sporo pracy. Mam nadzieję, że za pół roku podejmiemy, albo co najmniej będziemy posiadać więcej informacji na temat dalszych działań. Punkt 6.3 porządku obrad, przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Krokowa zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie drog wojewódzkich nr 213, 215, 218 w obszarze gminy Krokowa, na obszarze gminy Krokowa. Projekt przedstawił pan marszałek Leszek Bona, druk nr 483. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, swego czasu pan wójt gminy Krokowa, nasz kolega swego czasu z ław sejmikowych, pan Adam Śliwicki, zwrócił się do mnie z takim pomysłem, iż chciałby na terenie własnej gminy wykonać 6 drobnych zadań chodnikowych, w tym również i remont zatoki autobusowej w pasie 3 dróg wojewódzkich, które przecinają obszar gminy zarządzanej przez niego.
ponieważ ustawa o samorządzie i ustawa o drogach publicznych dają nam taką możliwość, ale wymagają zgody sejmiku. W związku z tym tą uchwałą wyrazimy wolę na powierzenie gminie Krokowa wykonanie tych 6 zadań, które poprawią bezpieczeństwo i my nie poniesiemy z tego tytułu żadnych kosztów, gdyż pan wójt zobligował się, że wszystkie inwestycje wykona ze środków gminy Krokowa. Uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przedstawiony projekt uchwały z druku 483 uzyskał pozytywną opinię Komisji Strategii oraz Komisji Budżetu. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Tak, pan Andrzej Bartnicki. Jestem za. Jerzy Barzowski. Jestem za. Leszek Bona. Za. Inga Borusewicz. Za. Wiesław Byczkowski. Za. Marta Cymańska. Jestem za. Roman Dambek. Jestem za. Grzegorz Grzelak. Jestem za. Karol Buzikiewicz. Jestem za. Anna Gwiazda. Popieram. Sebastian Jerzykowski. Jestem za. Mirosława Kaczyńska. Jestem za. Agnieszka Kapała-Sokalska. Jestem za. Piotr Kaczewski. Kazimierz Klawiter. Przepraszam, za, za. Jan Kleinschmidt, jestem za. Jerzy Kozdroń. Za. Aleksander Kozicki. Pan Aleksander Kozicki. Sylwia Laskowska-Bobula. Jestem za. Sylwia Lejk. Jestem za. Dariusz Mączykowski. Jestem za. Iwona Mielewczyk. Jestem za. Rafał Neumann. Jestem za. Zenon Odyja. Jestem za. Karol Tarek. Jestem za. Józef Sernowski. Za. Andrzej Struk. Jestem za. Mieczysław Struk. Jestem za uchwałą. Karolina Szczygieł. Jestem za. Danuta Wawrowska. Jestem za. Piotr Zwara. Głosuję za. Hanna Zdych-Kisoń. Jestem za. I Arwid Żebrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Głosowało 31 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 483. Punkt 6.3 porządku obrad, przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2021-2030 i wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2030. Projekt przedstawi pani marszałek Agnieszka Kapała-Sokalska. Jest to projekt uchwały z druku 490. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku. Wnoszę o podjęcie uchwały, o której powiedział Pan Przewodniczący. Gdy chodzi o te dwa programy, których również nazwę tutaj Pan Przewodniczący wymienił, to stanowią one integralną część uchwały. Pierwszy jest w załączniku numer 1, drugi w załączniku numer 2. Oba te programy również stanowią część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Oba te programy zostały opracowane we współpracy z Pomorską Radą Ekspertów do spraw przeciwdziałania uzależnieniom. I drodzy Państwo, oba są również kontynuacją programów, które funkcjonowały w latach 2017-2020. Zawierają zasadniczo zbieżne priorytety i działania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025, a także z rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Co do oczywiście tworzenia tych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. I drodzy Państwo, co różni też, tak z grubsza mówiąc, bo oczywiście każdy się zapoznał z tymi programami, ale to, co różni, to, że została oczywiście diagnoza zaktualizowana oraz jako dodatkowy element prowadziliśmy analizę SWOT. I jeszcze chciałabym wspomnieć, że treść została obu również programów skonsultowana zarówno społecznie, jak i z podmiotami, które działają w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
plus jeszcze uzyskała pozytywne opinie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorskiej Rady do Spraw Polityki Senioralnej. I tutaj w ramach, można powiedzieć, ciekawostki takiej, bo w tej chwili proponowana jest, projektowana zmiana legislacyjna i prawdopodobnie w przyszłym roku ona wejdzie w życie, jeżeli te prace się będą dalej toczyły, bo planowane jest połączenie obu tych programów i utworzenie jednego wspólnego, który dotyczyłby po prostu przeciwdziałania uzależnieniom. Także być może za moment wrócę do Państwa z nową uchwałą, natomiast w tej chwili bardzo proszę o podjęcie tej właśnie z druku 490. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały z druku 490 uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Profilaktyki Społecznej i Rodzinnej. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Barzowski, mogę? Proszę bardzo, Pan Radny Jerzy Barzowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, więc tutaj program jako taki no nie budzi większych wątpliwości. One są potrzebne i walka z tymi patologiami jest konieczna w oparciu o takie programy. On jest bardzo ogólnikowy, jak zwykle tego typu programy, ale one są bardzo trudne do wykonania w sensie zaleceń, czy też wniosków, które wynikają z tej właśnie tutaj analizy i wcześniejszych działań. Ja mogę powiedzieć, że my tutaj mamy do czynienia, za chwilę będziemy mówić o innych programach współpracy z organizacjami. Bardzo trudno tutaj o jakąś weryfikację efektywności, bo wszyscy wiemy, zresztą tutaj w dokumencie jest opisane, że mamy największe spożycie za rok 2019 na przestrzeni tutaj 30 blisko lat, kiedy to zostało badane. I nie widzę takich efektywnych działań, które by potrafiły no, ten problem no, niwelować, zmniejszać go. Jest wręcz odwrotnie. Bo jednak tu są dwie sprzeczne interesy. Jedni chcą likwidować te patologie, te uzależnienia, a inni chcą rozszerzać, bo to są pieniądze. Ta efektywność, o której my tu mówimy, my dajemy pieniądze, a tak prawdę mówiąc to gminy, powiaty i tutaj województwa i rządowe pieniądze też na to idą. Nie ma efektywności co do zwalczania alkoholizmu. Jak to zrobić? Trzeba temu się dokładnie przyjrzeć, bo tutaj czytamy w tym sprawozdaniu, w tych celach, że będziemy walczyć o między innymi zmniejszenie liczby punktów alkoholowych. No tak niestety nie jest. Ich jest coraz więcej. To jest kompetencja gminy, wiemy o tym. No, ale gminy są nieliczne. Gminy tylko ograniczają dostęp do alkoholu. Gmina została ukształtowana na właściwie dowolnym poziomie. Tyle, ile tutaj żądają sobie mieszkańcy czy podmioty w danej gminie, to generalnie rady gminy się zgadzają. Także problem jest bardzo poważny. Mam nadzieję, że być może chociaż troszeczkę te nasze programy pomogą w walce z tym nałogiem, z tymi właśnie patologiami, które mają straszne konsekwencje od przemocy począwszy, a na zdrowotnych kwestiach kończąc, albo odwrotnie. Także ja uważam, że program możemy przyjąć, natomiast później wydatkowanie pieniędzy to już powinno być bardziej kontrolowane, na co są przeznaczone, w jaki sposób i oczywiście ocena wydatkowania, czyli realizacji tych programów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy projekt uchwały z druku 490. Tak. Pan Andrzej Bartnicki. Jestem za. Jerzy Barzowski. Jestem za. Leszek Bona. Za. Kinga Borusewicz. Jestem za. Wiesław Wyczytowski. Za. Marta Cymańska. Jestem za. Roman Dambek. Jestem za. Grzegorz Brzelak. Jestem za. Karol Guzikiewicz. Jestem za. Anna Gwiazda. Pani Aniu. Sebastian Niżykowski. Za. Jestem za. Pan Sebastian Niżykowski. Tak, jestem za. Tak. Mirosława Kaczyńska. Jestem za. Agnieszka Kapała-Sokarska. Jestem za. Piotr
Piotr Karczewski. Kazimierz Klawiter. Za. Jan Kleszpit, jestem za. Jerzy Kozdroń. Aleksander Kozicki. Za. Jestem za. Pan Jerzy Kozdroń jest za. Sylwia Laskowska-Bobula. Głosuję za. Dziękuję. Sylwia Lejk. Jestem za. Dariusz Kończykowski. Jestem za. Iwona Mielewczyk. Jestem za. Rafał Neumann. Jestem za. Zenon Rodyja. Danuta Rek. Jestem za. Józef Sarnowski. Za. Andrzej Struk. Za. Mieczysław Struk. Jestem za. Karolina Szczygieł. Jestem za. Danuta Wawrowska. Jestem za. Piotr Zwara. Jestem za. Anna Wytkison. Jestem za. Jarek Żebrowski. Jestem za. Dziękuję. Oddaję za. Dziękuję bardzo. Głosowało 32 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 490. Punkt 6.4. Porządku obrad. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży popierających naukę na terenie wysokopomorskiego. Projekt przedstawi pan marszałek Józef Sarnowski. Projekt uchwały z druku 484. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, wysoki sejmiku, uchwałą z dnia 25 kwietnia 2019 roku sejmik województwa pomorskiego określił szczególne warunki, formy, zakres oraz tryb udzielania pomocy w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Załącznikami do tej uchwały były cztery regulaminy przyznawania stypendiów i nagród marszałka województwa pomorskiego. Odrębne dla każdego rodzaju stypendium. Po pierwsze, stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego. Po drugie, stypendia finansowane ze środków europejskich przyznawane w ramach projektu Pomorski Program Pomocy Stypendialnej. Po trzecie, stypendia finansowane ze środków europejskich przyznawane w ramach projektu Programy Motywacyjne dla Uczniów Pomorskich Szkół Zawodowych. I po czwarte, stypendia finansowane ze środków europejskich przyznawane w ramach projektu Zdolni z Pomorza. W związku z koniecznością dostosowania regulaminów stypendialnych do ograniczeń wprowadzonych 11 marca 2020 roku funkcjonowaniu szkół w okresie epidemii, w dniu 26 maja sejmik 2020 roku sejmik województwa pomorskiego wprowadził zmiany do wyżej wymienionych regulaminów. Jak powszechnie wiadomo, trudna sytuacja epidemiologiczna wpływa na funkcjonowanie szkół także w bieżącym roku szkolnym, jak również być może będzie oddziaływać na szkoły w kolejnych latach. Z tego też względu zasadne jest wprowadzenie w regulaminach stypendialnych zmian o charakterze uniwersalnym. Zmiany te pozwolą na lepsze dostosowanie regulaminów do aktualnych warunków pracy szkół oraz ułatwią prawidłowe przygotowanie przez zainteresowanych wniosków stypendialnych. Wprowadzane zmiany w szczególności obejmują i pięć takich najważniejszych zmian, a więc wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie stypendium, nabór wydłużony do 31 lipca, a dla szkół zawodowych do 15 września. Dwa, uporządkowanie nazewnictwa, które wynika ze zmian wprowadzanych w systemie oświaty, likwidacja klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, przekształcanie szkół ponadgimnazjalnych, państwo pamiętacie. Doprecyzowanie katalogu konkursów i olimpiad artystycznych oraz konkursów i olimpiad międzynarodowych. Uznanie osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach organizowanych w formie zdalnej, przeprowadzanych za pośrednictwem internetu. I po piąte, rezygnacji z przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni z Pomorza
w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu. Pragnę nadmienić, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez niedawno odbytą Pomorską Radę Oświatową. Jednogłośnie został przyjęty. Chcę również Państwa radnych poinformować, że po przyjęciu uchwały zostanie przygotowany i przedstawiony zainteresowanym tekst jednolity regulaminów stypendialnych. Po wprowadzeniu tych poprawek proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Projekt z druku 484 uzyskał pozytywną opinię Komisji Nauki. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały z druku numer 484. Andrzej Bartnicki. Głosujemy. Pan Andrzej Bartnicki. No nie, okej. Okay. Jerzy Barzowski. Jestem za. Leszek Bona. Za. Inga Borusewicz. Za. Wiesław Byczkowski. Za. Marta Cymańska. Jestem za. Roman Dambek. Jestem za. Grzegorz Grzelak. Jestem za. Karol Guzikiewicz. Jestem za. Andrzej Bartnicki. Jestem za. Anna Gwiazda. Pani Aniu. Za. Dziękuję. Ciągle mi się włącza, przepraszam bardzo. Sebastian Jerzykowski. Jestem za. Mirosława Kaczyńska. Jestem za. Agnieszka Kapała-Sokarska. Jestem za. Piotr Karczewski. Kazimierz Klawiter. Za. Jan Kraszczyk. Jestem za. Jerzy Kozdoń. Jestem za. Aleksander Koziński. Za. Sylwia Laskowska-Bobula. Jestem za. Sylwia Lejk. Jestem za. Dariusz Łączykowski. Iwona Milewczyk. Jestem za. Rafał Neumann. Jestem za. Zenon Łodyja. Jestem za. Danuta Rek. Jestem za. Józef Sternowski. Za. Andrzej Struk. Jestem za. Mirosław Struk. Karolina Szczygieł. Jestem za. Danuta Wawrowska. Może jestem za. Jakąś taką. Piotr Zwara. Jestem za. Hanna Zychcisoń. Jestem za. Arwid Żebrowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 30 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 484. Punkt 6.5 i 6.4 to projekt uchwały dotyczące zmiany w budżecie oraz zmiany w WPF-ie. Projekt uchwały z druku 485 i projekt uchwały z druku 486. Proponuję, aby pan skarbnik omówił w pakiecie. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. W związku z tym proszę pana skarbnika Henryka Hermana o omówienie projektów uchwały z druku 485 i 486. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku. Mam zaszczyt przedstawić projekt zmian w budżecie, który obejmuje po stronie dochodowej zwiększenie dochodów o 20 292 267 zł, zwiększenie wydatków o 21 292 267 zł, więc różnica między dochodami a wydatkami została pokryta poprzez zwiększenie przychodów o 200 miliona złotych. Dotyczy to pomyślenia. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, strona zmieniona strona dochodowa oraz wydatkowa została zaprezentowana w uzasadnieniu i też przedstawiona na posiedzeniu poszczególnych komisji. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, jest to dopasowanie zmian uchwały jednorocznej do wymogów zmiany tam, gdzie te zadania przechodzą na lata kolejne, to też zostały one zaprezentowane w uzasadnieniu, jeżeli chodzi o WPF. Dziękuję bardzo.
Nie słychać. Przepraszam bardzo. Przedstawione projekty z druku 485 i 486 uzyskały pozytywne opinie z Komisji Budżetu, Strategii, Zdrowia, Nauki i Rolnictwa. Otwieram dyskusję nad przedstawionymi projektami. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy projekt uchwały z druku 485, czyli w sprawie zmiany budżetu. Pan Andrzej Bartnicki. Mam sesję. Proszę Andrzej telefon za godzinę. Andrzej Bartnicki, jestem za. Jerzy Bożowski. Wstrzymuję się. Leszek Bona. Za. Kinga Borusewicz. Jestem za. Wiesław Byczkowski. Za. Marta Cymańska. Wstrzymuję się. Roman Dambek. Przyjmuję się. Grzegorz Grzelak. Jestem za. Karol Guzikiewicz. Przyjmuję się. Anna Gwiazda. Się wstrzymuję. Sebastian Jerzykowski. Wstrzymuję się. Wiesława Kaczyńska. Pani Mirko. Agnieszka Kapała-Sokalska. Jestem za. Piotr Karczewski. Jesteś okropna. Kazimierz Klawiter. Ja wstrzymuję. Jan Krajszpyt jest za. Jerzy Kozdroń. Jestem za. Aleksander Kozicki. Wstrzymuję się. Kaczyńska. Halo, bo miałam wyłączony mikrofon. Wstrzymuję się. Pani Mirka. A tak? Późno. Tak. Pani Sylwia Laskowska-Bogunowa. Głosuję za. Sylwia Lejk. Ja się wstrzymuję. Dariusz Męczykowski. Nie. Jestem za. Iwona Mielewczyk. Jestem za. Rafał Neumann. Jestem za. Zenon Odyja. Jestem za. Pani Tarek. Jestem za. Józef Sernowski. Za. Andrzej Struk. Jestem za. Mieczysław Struk. Jestem za. Karolina Szczygieł. Jestem za. Danuta Wawrowska. Jestem za. Piotr Zwara. Hanna Zychcisoń. Wstrzymuję się. Piotr Zwara, wstrzymuje się. Hanna Zychcisoń. Armin Zabłowski. Ja jestem. Tak, pani Hanna Zechcisoń jest za, pan Armin wstrzymuje. Głosowało 32 radnych, za było 20 było za, 12 wstrzymujących. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 485. Głosujemy przedstawiony projekt uchwały z druku 486. Andrzej Bartnicki. Za. Jerzy Bożowski. Wstrzymuję się. Leszek Bona. Za. Kinga Borusewicz. Jestem za. Wiesław Byczkowski. Za. Marta Cymańska. Wstrzymuję się. Roman Dambek. Wstrzymuję się. Grzegorz Grzelak. Jestem za. Karol Guzikiewicz. Wstrzymuję się. Anna Gwiazda. Sebastian Jerzykowski. Wstrzymuję się. Mirosława Kaczyńska. Wstrzymuję się. Agnieszka Kapała-Sokalska. Jestem za. Piotr Karczewski. Kazimierz Klawiter. Wstrzymuję się. Jan Krajszmyt. Jestem za. Jerzy Kozdroń. Jestem za. Aleksander Kozicki. Wstrzymuję się. Sylwia Laskowska-Bobula. Głosuję za. Sylwia Lejk. Wstrzymuję się. Dariusz Męczykowski. Jestem za. Iwona Mielewczyk. Głosuję za. Rafał Neumann. Jestem za. Zenon Odyja.
Jestem za. Danuta Rek. Jestem za. Józef Sarkowski. Za. Andrzej Struk. Jestem za. Mieczysław Struk. Jestem za. Karolina Szczygieł. Jestem za. Danuta Wawrowska. Głosuję za. Piotr Zwara. Wstrzymuję się. Hanna Zychcisoń. Jestem za. Wstrzymuję się. Głosowało 32 radnych, 20 było za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 486. I punkt 6. 7 porządku obrad, przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez województwo pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej Metropolitarna, spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Projekt przedstawił pan marszałek Leszek Bonas. Projekt uchwały z druku 486. Proszę bardzo. Polska Kolej Metropolitarna jest spółką akcyjną, w której 100% akcji posiada województwo pomorskie. I już w 2017, 18, 19 i 20 roku podejmowaliśmy podobne uchwały. Polegają one na tym, że podczas budowy PKM-ki miasto Gdańsk z olbrzymią bonifikatą przekazało albo sprzedało samorządowi województwa nieruchomości pod rzeczoną inwestycję i obecnie co roku poszczególne działki przekazujemy do PKM-ki w zamian za objęcie kolejnych akcji w tej spółce. Wartość jest oszacowana przez biegłych w tym zakresie i proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Przedstawiony projekt z druku 487 uzyska pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Strategii. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem. Bożowski Jerzy. Proszę, proszę bardzo, pan Jerzy Bożowski. Panie Przewodniczący, ja chcę zauważyć następującą kwestię. Właściwie trochę pochwalić, bo teraz mamy właściwą kolejność głosowania. Poprzednim razem ja zwracałem na pewną rzecz uwagę, a to wynika z zapisu czy opinii pana skarbnika, że ta uchwała może być przyjęta po przyjęciu przez sejmik zmian w budżecie. I teraz taką kolejność zastosowaliśmy. W poprzedniej sesji było odwrotnie. Najpierw przyjęliśmy uchwałę merytoryczną bez zmian w budżecie, a kolejność powinna być taka jak dzisiaj. Minister stwierdzi, że no, ktoś tam pilnuje teraz. Powoli się uczycie, idzie to ciężko, żeby was tam pilnować. Mamy tutaj szereg problemów. Ja parę lat temu też zgłaszałem taką rzecz, no ale trzeba was cały czas pilnować, kontrolować, bo jest takie ogólne no jakby rozleniwienie w strukturach samorządu województwa, w Urzędzie Marszałkowskim, że na takie drobnostki trzeba zwracać uwagę. To są drobne rzeczy, ale ważne z punktu widzenia poprawności legislacyjnej, więc to tylko chciałem zauważyć. Ale panie przewodniczący, w odróżnieniu od innych, my wsłuchujemy się w głos opozycji. O, no i bardzo dobrze, panie marszałku, bardzo dobrze. Nie pan tak cały czas się wsłuchuje. A licząc na pochwałę, to dostarczyliśmy tablet nawet po aktualizacji panu przewodniczącemu do domu, do Bytowie. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Andrzej Bartnicki. Jestem za. Jerzy Bożowski. Jestem za. Leszek Bona. Za. Kinga Borusewicz. Jestem za. Wiesław Wyczkowski. Za. Marta Cymańska. Jestem za. Roman Dambek. Jestem za. Grzegorz Żelak. Mikrofon. Okay. Jestem za, przepraszam, jestem za. Karol Guzikiewicz. Jestem za. Anna Gwiazda. Pani Aniu. Sebastian Drzykowski. Jestem za. Przepraszam. Pani Anię za. Mogę poradzić, co mi się wyłącza ta ikona. Nie, to dla porządku, pani Aniu, tak robimy, bo byśmy nie mogli prowadzić obrad, bo wszyscy mieli mikrofony włączone. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo, pani Mirosława Kaczyńska. Jestem za.
Agnieszka Kapała-Sokalska. Za. Piotr Karczewski. Kazimierz Klawiter. Kazimierz Klawiter. Za. Jan Kleszmit, jestem za. Jerzy Kozdroń. Jestem za. Aleksander Kozicki. Za. Sylwia Laskowska-Bobula. Jestem za. Sylwia Lejk. Jestem za. Dariusz Męczykowski. Jestem za. Iwona Mielewczyk. Jestem za. Rafał Neumann. Jestem za. Zenon Odyja. Jestem za. Panu Tarek. Jestem za. Józef Sarnowski. Za. Andrzej Strug. Jestem za. Mieczysław Strug. Jestem za. Karolina Szczygieł. Jestem za. Danuta Wawrowska. Jestem za. Piotr Zwara. Jestem za. Dziękuję. Hanna Zychison. Jestem za. Arwid Żebrowski. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 32 radnych, wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 487. Punkt 7 porządku obrad. Zapoznanie się z sprawozdaniem z realizacji programu współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 przedstawi pani marszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska, druk numer 491. I pani marszałkini przedstawi sprawozdanie, sprostowanie do sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacją pozarządową z pozarządowymi na lata 2016-2020. Ja proszę bardzo, pani marszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tak jak co roku przychodzę do państwa z podsumowaniem roku poprzedniego, gdy chodzi o tą współpracę z organizacjami pozarządowymi. I tradycyjnie tę współpracę można podzielić na współpracę finansową i współpracę pozafinansową. Szczegóły oczywiście zostały państwu zaprezentowane w sprawozdaniu. Natomiast chciałabym w kilku słowach przybliżyć te zagadnienia czy te kwestie, które są w mojej ocenie warte właśnie tego podkreślenia na sesji. Gdy chodzi o kwestie finansowe, to tutaj łącznie przekazaliśmy w zeszłym roku około 45,2 milionów złotych na cele właśnie tejże współpracy. Realizowane były rozmaite zadania, w szczególności zadania zlecane w trybie otwartego konkursu ofert. Tutaj około 6,4 miliona złotych było przeznaczane na ten cel. Realizowane były również zadania na zasadzie tak zwanych małych grantów, na zasadzie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Tutaj przekazaliśmy około 42 tysiące złotych, w szczególności na zadania dotyczące wsparcia kombatantów. Przekazaliśmy również około 34,2 miliona złotych na zadania realizowane na podstawie innych przepisów niż ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale także i realizowaliśmy inne formy wsparcia, takie jak na przykład pożyczka z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Tutaj jedna niestety tylko organizacja wystąpiła o taką pożyczkę, ale jednak wystąpiła. Jest to kwota 50 tysięcy złotych. Między innymi prowadzone również były i są nadal oczywiście lokalne punkty informacyjne funduszy europejskich. Tutaj koszt to około 1,3 mln złotych. Gdy chodzi znowuż o kwestie te niefinansowe, to między innymi współpracowaliśmy z zespołami różnymi o charakterze doradczym czy też konsultacyjnym. I tutaj mamy przykładowo Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych, czy też Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego, ale także i Pomorską Radę Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom, o której dzisiaj we wcześniejszym moim wystąpieniu również mówiłam w kontekście konsultowania programów profilaktycznych.
Bardzo ważna była również współpraca z Pomorskim Zespołem do Spraw Zdrowia Psychicznego. Ten zespół jako Zarząd Województwa Pomorskiego powołaliśmy właśnie w celu wypracowania odpowiedniego projektu i również konsultowania naszych bieżących działań dotyczących właśnie zdrowia psychicznego, które jak wiemy oprócz problemów stricte związanych z kadrami czy finansowaniem boryka się z całym szeregiem innych wyzwań i właśnie temu chcemy wyjść naprzeciw między innymi w ramach właśnie pracy tego zespołu do spraw zdrowia psychicznego. Bardzo dobra współpraca. Również oczywiście organizacje pozarządowe, tak jak zawsze, jak co roku, szeroko konsultowały i też tworzyły, współtworzyły projekty różnych dokumentów w charakterze strategicznym czy też programowym. Mam tutaj na myśli w szczególności strategię rozwoju województwa pomorskiego, jak również RPS-y, nad którymi nadal pracujemy i co do których konsultacje już te ostatnie będą za moment, czyli jutro ogłoszone, będą trwały do 22 czerwca. Także przy okazji oczywiście serdecznie zachęcam organizacje pozarządowe do dalszego współdziałania z nami przy ich tworzeniu. Ale to, co jeszcze chciałam podkreślić, to patronaty marszałka województwa pomorskiego. W zeszłym roku 280 takich patronatów. No niestety jest to liczba znacznie niższa od tych z poprzednich lat, ponieważ wiadomo, że z uwagi na stan pandemii znacznie mniej różnych wydarzeń, imprez się odbywało. To, co jeszcze istotne, to w szczególności chciałam jeszcze wspomnieć, bo być może jeszcze nie wszyscy z Państwa wiedzą o takim pomorskim telefonie dla seniora. To też jest inicjatywa, która spotkała się z dużym takim pozytywnym odzewem. Była ona stworzona w kwietniu zeszłego roku, a funkcjonuje do dziś. To jest taki telefon, pod który mogą dzwonić seniorzy z całego województwa i uzyskać mogą wsparcie na zasadzie od po prostu rozmowy do koordynacji różnego rodzaju świadczeń, pomocy, czy też udzielenia po prostu informacji dotyczącej tego, gdzie i w jaki sposób można skorzystać z danych świadczeń czy też usług. Jeszcze może wspomnę o takiej też ważnej inicjatywie, którą tutaj zainicjowaliśmy. Ona w sumie już przed laty miała swoją pierwszą odsłonę, natomiast my ją odnowiliśmy i poszerzyliśmy też krąg podmiotów, które w niej biorą udział. Jest to taka inicjatywa skierowana do kombatantów, Szpital Przyjazny Kombatantom. Tutaj zaprosiliśmy do współpracy właściwie wszystkie podmioty z terenu całego naszego województwa. 25 podmiotów leczniczych zgodziło się przyjąć to zaproszenie i wstąpić do tego projektu. Polega po prostu na tym, że staramy się, żeby poprzez koordynatorów, którzy są umocowani w danych podmiotach leczniczych, kombatant mógł łatwiej, szybciej i zgodnie z przepisami uzyskać usługę, o którą się zwraca do danego podmiotu. Tutaj przypominam, że oczywiście konkretne uprawnienia kombatantów wynikają z ustawy, natomiast my chcieliśmy tutaj wyraźnie stworzyć właśnie takie stanowiska koordynatorów w danych podmiotach, żeby ułatwić, uprościć tym osobom ten kontakt ze szpitalem. Także to się tutaj odbywa. Szanowni Państwo, chyba to wszystko z takich rzeczy, które chciałam najmocniej powiedzieć. Może jeszcze na koniec, tak tylko informacyjnie przypomnę, że mamy w naszym województwie około 9 tysięcy zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Oczywiście jest ogromny wachlarz zarówno celów, jak i zadań, które one realizują. Są one różnorodne w swoim działaniu, i my na Pomorzu tę różnorodność szanujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedstawionych sprawozdań? Dziękuję bardzo. A proszę bardzo, pan Aleksander Kozicki. Halo, ja mam głos. Ja chcę głos. Pan Aleksander Kozicki pierwszy. Proszę bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli chodzi o sprawozdanie za rok 2020, to tu jest w moim przekonaniu ten sam problem, co w sprawozdaniu wieloletnim. To znaczy bardzo duża enigmatyczność zapisów. Przede wszystkim dotyczy to środków przekazanych na podstawie ustaw innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. To 34 miliony złotych. Ja nie znam danych dotyczących województwa pomorskiego,
są mi znane dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny i dotyczące całego kraju. Tam na przestrzeni wielu lat dostrzegana jest pewna prawidłowość, mianowicie tak zwana zasada 10 do 90. Mianowicie 10% organizacji pozarządowych pozyskuje 90% środków, które są możliwe do uzyskania. I taki zapis ogólny, o którym mówiła pani marszałek, nie pozwala w żaden sposób przybliżyć radnemu czy też opinii publicznej kwestii wydatkowania środków i proporcji. I to w tym dostrzegam problem. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, mogę? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Brzoski. Panie marszałku Bona, już teraz nie będzie tak ładnie. Tutaj mam bardzo dużo uwag krytycznych do tych sprawozdań. Ja zacznę od tego. Ja nie wiem, panie marszałku, kto pilnuje nazewnictwa, jakiejś polskości, jakichś normalnych tutaj sformułowań. Nie wiem, czy już pani kapała Sochacka tak na was wpłynęła, że już nie potraficie nawet prostych rzeczy pisać, bo ja czytam, że to jest sprawozdanie z realizacji programu na rok 2020. Mnie uczono, że sprawozdanie to jest za okres, a nie na przyszłość. To jest elementarne, bo to jest poprzednim, w tym kwietniowym również dokumencie to było. Więc no pilnujcie tego, to chyba że tutaj wprowadzacie jakieś nowe nazewnictwo, co to jest sprawozdanie, że to jest sprawozdanie, to jest plan, program na przyszłość, bo tak to brzmi. Więc to nie jest moim zdaniem poprawna wypowiedź. To jest jedna kwestia. Druga też formalna. To też nie jest, panie marszałku, tutaj do pana marszałka się ruszył, pan marszałek kieruje tutaj zarządem, więc do pana marszałka mówię. My dzisiaj przyjmujemy, czy mamy informacje ze sprawozdania z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. A w kwietniu przyjmowaliśmy już ogólny za 2020. Więc znowu kolejność nie taka, żeby najpierw porobić sprawozdanie przyjęte, czy poinformowane za rok 2020, a sesję później za cały okres 5 lat, a nie odwrotnie. To są takie elementarne błędy. Nie wiem, dlaczego pan marszałek Struch nie jest w stanie tego dopilnować, jak ktoś nie potrafi czytać, rozumieć pewnych prostych sformułowań. Natomiast co do tych wszystkich programów, tego ogólnego i teraz tego za 2020, to co tutaj już kolega Kłodzicki był uprzejmy zauważyć, wcześniej składam interpelację, ponieważ te wyjaśnienia, które tutaj pani marszałek nam przedstawiła i te tłumaczenia, które pan Kowalczyk też nam przedstawiał, one są naszym zdaniem niewystarczające. I my jako klub radnych składamy wniosek do komisji rewizyjnej o zbadanie tych spraw w sposób bardziej taki obiektywny, a nie tak jak tutaj nam to się próbuje przedstawić, bo to wszystko jest bardzo podejrzane i musimy to sprawdzić. Więc składamy wniosek do komisji rewizyjnej na zbadanie tych sprawozdań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze Roman dam. Proszę bardzo, jeszcze pan Aleksander Kozicki też tutaj. No ja jeszcze. Ja przepraszam, to nieporozumienie. Już dziękuję w tym punkcie. Pan Roman Dambek, proszę bardzo. Tak. Ja chciałem tutaj uzupełnić wypowiedź pani marszałek. Jeżeli chodzi o kombatantów, to też i jest pierwszeństwo do lekarza, pierwszeństwo do specjalisty, też także i pierwszeństwo do szczepień. Można to upowszechnić, żeby to kombatanci o tym wiedzieli, a tutaj gratuluję, że ten szpital przyjazny kombatantom, bo nie wszystkie szpitale no, znają tą ustawę o pierwszeństwie, wynikającą z ustawy o pierwszeństwie właśnie leczenia kombatantów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, miałem takie pytanie, czy jak była dotacja zarządu województwa na ładny film o Kamerdyner, to czy to właśnie z tej tutaj puli? Bo ja mam pytanie właśnie, jak my jako stowarzyszenie tu myślimy cały czas o filmie fabularnym o tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, żeby uzupełnić właśnie ten film o Kamerdynerze, gdzie tam pokazana była ta wpływ Niemców i Sowietów
na tutaj miejscową ludność, a tutaj jeszcze trzeba uzupełnić o ten opór, że odpowiedzią na te działania niemieckie był po prostu opór miejscowej ludności, która walczyła i oddawała życie za Kościół i za Polskę. To czy tutaj można też się zwracać w ramach tego programu o takie kwoty, bo to są, bo jak rozpocząłem działania i poszukiwania finansowania, to mnie zapytali, a czy województwo, zarząd województwa przeznaczy jakieś istotne finanse? No to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okay, dziękuję. Pani marszałek, proszę bardzo. Pani marszałek Agnieszka, pani marszałkini Agnieszka Kapała-Sokarska, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko bardzo króciutko co do wypowiedzi pana radnego Kozickiego. Tutaj rzeczywiście jest zawsze pytanie, jak bardzo szczegółowo chcemy wszystko opisywać. W mojej ocenie no jest to gdzieś taki złoty środek, że nie wchodzimy w szczegóły bardzo duże, szczególnie, że część tych danych jest też w innych dokumentach, tylko opisujemy kwestie głównych kierunków współpracy wraz z przykładami, oczywiście kwotami. Natomiast no zawsze właśnie można zadać pytanie, czy w interpelacji, czy w jakiś inny sposób, jeżeli Państwo macie jakieś konkretne znowuż sugestie co do tego, jak byście chcieli, żeby takie sprawozdanie wyglądało, to oczywiście my jesteśmy otwarci i jakiś zakres możemy poszerzyć. To nie ma żadnego problemu. Druga kwestia natomiast do wypowiedzi pana Paszowskiego. Tutaj pan pytał o tą kolejność jakby przedstawiania tych sprawozdań, że na zeszłej sesji było sprawozdanie wieloletnie, a teraz jest roczne. Może tak być, a nawet w jakiejś tam mierze musiało, ponieważ byliśmy związani w tym zakresie przepisami. Gdy chodzi o tą wieloletnią, podsumowanie wieloletniej współpracy, to tutaj ustawa to wprowadziła, że do 30 kwietnia należało podsumować właśnie tą współpracę wieloletnią. Natomiast co do kwestii współpracy jednorocznej, to była uchwała jeszcze przed laty, podjęta chyba w 2016 roku przez Sejmik, która dawała czas właśnie do końca maja. Stąd po prostu tak zostało to skonstruowane. Także tak to proceduralnie wyglądało, mogło być, a nawet w jakimś zakresie musiało. Dziękuję. To jest nielogiczne, powinno być odwrotnie, ale okej. Okay. Dziękuję bardzo. No. Punkt 8. Sprawozdanie z prac zarządu, druk numer 494. Państwo radni otrzymali. Czy są uwagi? A proszę bardzo, pan marszałek, jeszcze nie zauważyłem w poprzednim. Gdzie, proszę bardzo, pan marszałek Mieczysław Struk. Mikrofon, panie marszałku. Ponieważ nie wszystkie może odpowiedzi zostały udzielone, zwłaszcza po wypowiedzi pana Damka, ale też i również pana radnego Aleksandra. Po pierwsze, ja chciałbym zapewnić pana i oczywiście jeśli to będzie przedmiotem państwa zainteresowania, możecie to, tak jak powiedziała pani wicemarszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska, to będziecie mogli to też sprawdzić. To są zwykle, panowie radni, państwo radni, niewielkie kwoty i nie ma na pewno tej reguły, o której pan radny Aleksander Kozicki wspominał, że 10% organizacji przyjmuje 90% alokacji dostępnej dla organizacji pozarządowych czy organizacji pożytku publicznego. W żadnym wypadku tak nie jest. Cierpimy na tym z tego powodu, bo czasami zdarzają się naprawdę interesujące projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, ale które wymagają znacząco większych nakładów i nie jesteśmy w stanie tych wniosków obsłużyć. Przykład pierwszy, bo nawiązuje tutaj do wypowiedzi również pana radnego Romana Dampka, to jest finansowanie filmów. Filmy zwykle są niezwykle kosztowne. Tak jak choćby przywołane przez pana Kamerdyner. Niestety my do tej pory nie dopracowaliśmy się takich zasad finansowania produkcji filmowych,
W niektórych regionach takie zasady są. Ponieważ do tej pory trudno było nam przekonać naszych partnerów, zwłaszcza z miast, do współfinansowania, do stałego współfinansowania na przykład funduszu filmowego. Bo moglibyśmy zrobić to w ten sposób, że jest dotacja, zaplanowana dotacja w wysokości stałej kwoty na przykład z budżetu województwa pomorskiego, z budżetu miasta Gdańska, Sopotu, Gdyni, Słupska, może większych miast i tak dalej. I no, gdzie na podstawie tych zgromadzonych kwot będziemy mogli wspierać poprzez utworzenie takiego funduszu filmowego filmy, które dotyczą problematyki województwa pomorskiego, które są realizowane na terenie Pomorza i które w pewnym stopniu promują bądź rozsławiają, a w szczególności powodują dostarczenie dużej porcji informacji wzbudzającej zainteresowanie regionem. Niestety nie mamy takiego funduszu, więc raz na jakiś czas, jak się pojawia wyjątkowa okazja, tak jak było to w przypadku Kamerdynera, na czym nam bardzo, bardzo zależało. Raz, że Kamerdyner oczywiście opowiadał o bardzo trudnych, tragicznych wręcz relacjach pogranicza polsko-niemieckiego i o zbrodni Piaśnickiej, która to w tle tej fabuły oczywiście pojawia się Piaśnica, która rzeczywiście w świadomości Polaków jeszcze się nie zakorzeniła. Więc oczywiście każdy wniosek wtedy może być indywidualnie rozpatrywany, ale nie jest wtedy, tu wprost odpowiem panu Dąbkowi, rozpatrywany w drodze konkursowej. Trudno zresztą mówić w takich sytuacjach o konkursie. W drodze konkursowej pomiędzy organizacjami pożytku publicznego albo organizacjami pozarządowymi w ogóle, a jest finansowana z funduszu promocyjnego, czyli dedykowanego na promocję województwa. Ja nie znam oczywiście tego przypadku, o którym pan powiedział, o który to film chodzi, jaki to może być film, ale w każdym przypadku indywidualnie Zarząd Województwa może się też pochylić, że i z tych środków, które są zagregowane, przeznaczone na promocję województwa, mogą być przeznaczane również na taki cel. I w przypadku funduszu filmowego, niestety, bo w wielu przypadkach innych dysponujemy źródłami finansowymi, bo to są, tak jak powiedziałem wcześniej, mniejsze projekty, ale w przypadku funduszu filmowego, gdzie zwykle wchodzą w rachubę nie tylko już dziesiątki, ale czasami setki tysięcy złotych, to takiego funduszu filmowego niestety póki co nie mamy. Ale osobiście jestem zwolennikiem utworzenia takiego funduszu filmowego, tylko przy udziale oczywiście również innych jednostek samorządu, zwłaszcza większych samorządów dysponujących większymi budżetami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt 8. Sprawozdanie pana marszałka. Nie było. Panie przewodniczący, jeszcze ja dwa słóweczka. Mogę? Myślałem, że zakończyliśmy dyskusję w punkcie. Okej, proszę bardzo, dwa słóweczka, pani marszałek. Tak, bardzo drobna kwestia, ale poruszył ją pan Ważowski to takim emocjonalnym tonem, więc muszę się też do tego odnieść, a wcześniej tego nie zrobiłam. Otóż, gdy chodzi o to słowo za 2020 czy na 2020, to tutaj pragnę zwrócić uwagę na to, że piszemy o programie współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, dlatego, ponieważ jest to nazwa własna. Proszę sobie przeczytać jeszcze raz ten tytuł uchwały czy sprawozdania i zobaczyć, to jest nazwa własna, dlatego nie za, tylko na. I tak jest prawidłowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Aleksander Kozicki. Czas, że jesteśmy w punkcie 7, tak? Ja chciałem się zapytać, czy będzie okazja na dzisiejszym posiedzeniu zapoznać się ze sprostowaniem do sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy z samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
Myślę to za okresie lat 2016-20. Pierwotnie to był punkt 7b. Moje zapytanie wynika oczywiście z kwestii wykazanego błędu przez, o którym mówił pan pełnomocnik Kowalczyk na komisji samorządu. Tam w wyniku błędu jest różnica 202 milionów złotych. To jest bardzo istotna różnica. Tak się zbiegło, że ta różnica została wykazana po mojej interpelacji. W związku z tym sytuacja jest, delikatnie mówiąc, mało komfortowa. Dziękuję. Tak, panie radny, jest to w druku 492, czyli w uchwale zarządu województwa, w uzasadnieniu i informacja do tego druku, czyli załącznik do uchwały 486 łamane przez 252 łamane przez 21. I są te wyjaśnienia dotyczące tej omyłki rachunkowej. Tak. Czyli rozumiem, że publicznie nie będziemy tej kwestii. To jest informacja publiczna, bo to jest zawarta na stronach BIP-u i zgodnie z prawem jest za informacją publiczną, oficjalną. Ja rozumiem, ja nie neguję oczywiście przepisu prawnego, natomiast wydaje mi się, że ta sprawa jest ważna z uwagi na to, że te pieniądze są zbliżone do wysokości długu publicznego województwa pomorskiego. Ale to nie miało wpływu na dług publiczny, bo to był błąd w sprawozdaniu, a nie jakby to pan skarbnik miał taki błąd i to byśmy się mogli zastanawiać i przerażenia to. Równie dobrze można zamienić było wyraz lub i zrobić, czy coś takiego. Ja bym, no czy to jest, według mnie to jest jasne i czytelne. Komisja rewizyjna, mam nadzieję, że wniosek klubu PiS uwzględni. Dla mnie sprawa jest czytelna i zamknięta właściwie już. No skoro pan marszałek mówi, że jest zamknięta, nie, mówię no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyrazić tutaj moją prywatną wątpliwość, ale ona akurat jest najmniej istotna w tym zagadnieniu. Dziękuję bardzo. Ja też powiedziałem, wyraziłem swoją opinię, że dla mnie to jest oczywiste, skąd to się wzięło i dlaczego tak się stało. Proszę bardzo, pan Józef Stawnowski. Tak. Tak zacznę. Rozsądny panie przewodniczący, bo do pana powiem, panie Aleksandrze, byliśmy na wspólnej komisji, wyjaśniono nam, skąd się to wzięła ta pomyłka i dzisiaj mówienie takich rzeczy, że to 200 milionów, a może coś. Panie Olku, wie pan, że to jest nieprawdopodobne, nie może tak być i nie mogłoby się coś takiego zdarzyć. No po prostu nastąpiła pomyłka. Zgadzały się sumy od 2016 do 2020, natomiast po podliczeniu tą kwotę w jakiś sposób podniesiono. No i ja sądziłem, że sobie wyjaśniliśmy to wszystko na tej komisji, ale okazuje się, że niestety nie. A dobrze też wiecie, że działalność NGO-ców, no to też no 80-90% super działa i dobrze działają, a reszta często gęsto powstała NGO-ców po to, żeby coś we wsi zrobić, gdzieś w mieście jakąś kładkę i tak dalej, no takich działań. Także no sądzę, że panie Olku, szanuję pana, ale wie pan, no te 200 milionów to pan no przesadził. Dziękuję. Dziękuję. No nie, no to jest, to nie chodzi. Ja wnioskuję do pana marszałka, by kupił nowe kalkulatory, bo niektórzy na Komisji Finansów powiedzieli, że się kalkulatory mylą, czy Excele się mylą. No gratulacje za poczucie humoru. Ale 200 milionów, ale 200 milionów na sprawozdaniu to nie przede wszystkim skompromitowanie nieudacznością służb, skompromitowanie zarządu, który podejmuje uchwałę z 200-milionowym błędem, no przecież to nie było w jednej pozycji, to było w wielu pozycjach. I zamiast powiedzieć przepraszam, pomyliliśmy się, tak, to powiedział to pan Kowalczyk, że się służby się pomyliły, więc proszę kupić, może te kalkulatory w urzędzie się mylą, no, ale
prosimy, aby żeby radni się, bo również poszło to na BIP, poszło to do opinii publicznej, że się mylimy o 200 milionów, tak? No sprostować trzeba i jest jasne, że chcecie sprostowania. No. Panie radny. Ale kupmy kalkulatory, bo żeby się nie mylić. O Jezus, złośliwość pana radnego jest nieoceniona. Nie, nie, no było panie na komisji, nie było, że kalkulatory panie radny, wszyscy radni na komisjach mieli okazję dobrze, ale z wyjaśnieniami. Także pan przewodniczący przekazuje, że do komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna. No więc właśnie, panie także, przewodniczący, mogę jeszcze jedno zdanie? To pan, właśnie, ja chcę powiedzieć, że ta dyskusja jest niepotrzebna, bo my i tak to zgłaszamy do komisji rewizyjnej. No i dobrze. Marszałku Zanowski. I spokojnie sobie to wyjaśnimy, nie w taki ogólny sposób, jakieś tutaj niedomówienia. Trzeba to spokojnie zbadać i wtedy ewentualnie panu marszałkowi zadać jakieś pytania co do kalkulatorów, skąd macie i z jakiej firmy, bo to wszystko może być. Nie sądzę, żeby się Excel pomili na 200 milionów, także to jest moja opinia. Natomiast ja jeszcze chcę powiedzieć pani marszałek, ja będę używał tego nazwiska, bo już pan przewodniczący już mówi marszałkini, ale to zostawmy. Nie ma pani racji, bo gdyby w tym punkcie było odniesienie się do uchwały, to tak, ale to nie jest odniesienie się do uchwały, tylko to jest odniesienie się do programu. Bo tutaj wtedy jest zapisane źle. Także zostawiam przy swoim, nie ma pani racji. Dziękuję bardzo. Mam rację. Dziękuję, proszę bardzo. Pan marszałek, tak? Widziałem. Tak, ja się zgłaszałem, dlatego że chciałem zaproponować, żebyśmy, że tak powiem, nie kręcili się w tej sprawie w kółko. Jest jasne, jest i do tego przyznali się urzędnicy. My to też potwierdzamy, że zostały popełnione błędy rachunkowe. Jeśli państwo zobaczycie w tym zestawieniu, za każdy rok podana kwota jest dokładnie taka, jaką wydatkowaliśmy dla organizacji pozarządowych. Jedynie sumowanie było niewłaściwe. Czasami zdarzają się takie pomyłki i za to przepraszamy. Co oczywiście nie znaczy, jestem co do tego absolutnie przekonany, że jak będziecie oczywiście kontrolować państwo wydatki w poszczególnych latach, to oczywiście też dojdziecie do tych samych wniosków. Rzeczywiście nie powinny się na tym poziomie urzędniczym, nie powinny się zdarzać takie błędy, takie pomyłki i za to też państwa przepraszamy. Koniec. Dziękuję bardzo, a tak dla wiedzy pana Jurka Barzyńskiego. Wiadomo, Excel się nie myli, ale się wpisuje formuły, w których można się pomylić, pisząc formułę do Excela. Także to... proszę bardzo, pan Piotr Zwara. Co się potem nie potrzebuje. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej oczywiście ten wniosek przyjmę. Koledzy wskazywali na dużych rozmiarów kwotę pomyłki. Mikrofon się był. Panie radny, można mikrofon, coś się wyłączyło. Panie Piotrze. Halo? Tak, teraz słyszymy. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej to ten wniosek przyjmę do rozpatrzenia. No, skala kwoty no, jest rzeczywiście dosyć duża i dlatego pewnie radny Kozicki z innymi kolegami z naszego klubu podjęli interwencję jako opozycja, bo no, jak mówię, kwota jest wysoka, ale też chciałem powiedzieć kolegom, bo na komisjach choćby budżetu, ale też słyszałem, że na innej bodajże na komisji samorządu no, oberwało się tutaj panu Andrzejowi Kowalczysowi. Ja powiem tak, że akurat tak się składa, że pan Andrzej Kowalczys jest też radnym miasta z mojego okręgu, nie mojego w sensie radnego sejmiku, ale z mojego jako mieszkańca. I muszę powiedzieć, że naprawdę byłoby nieuzasadnionym wnioskiem, aby twierdzić, że problemem tego urzędu jest pan Andrzej Kowalczys, bo no, pomijając już jego kartę opozycyjną, naprawdę przez lata funkcjonowania w społecznościach lokalnych, no, pokazał, że tematy NGO-sów są bliskie, zna się na tym, wyniki pracy w tych obszarach też są no naprawdę spore, więc też nie chciałbym, żeby powstał taki efekt, że jego osoba jest tutaj jakimś wielkim problemem tego urzędu.
każdy, kto pracował w urzędzie, też wie, że no, z takimi sytuacjami wiąże się duży stres i czasami się zdarzają. Tutaj problemem jest to, że jest to wielka kwota i dlatego no, rozumiem kolegów z opozycji, iż tą sprawę chcą jednak zbadać. No ale tak jak mówię, no chciałem jednak tutaj zostawić ten temat przynajmniej na forum sejmikowym zaznaczeniem tego, że no nie dotyczy problem tu jego osoby. Zresztą nawiasem mówiąc, często koledzy, ja też zresztą, zwracamy uwagę na pewne zideologizowanie związane z niektórymi realizowanymi projektami. No akurat tutaj pan Andrzej jest osobą no, o poglądach bardzo racjonalnych i chyba jedną z ostatnich, które można by wiązać jakoś z tymi przypadkami zideologizowania, więc trochę tak występuję jako adwokat, trochę też jako jego tutaj osoba z okręgu wyborczego w mieście, ale no, wydaje mi się, że te słowa powinny paść, aczkolwiek tak jak mówiłem, skarga zostanie przez komisję oczywiście przyjęta do rozpatrzenia i sprawa będzie zbadana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Punkt 8, trzecie podejście. Informacja zarządu, sprawozdanie spraw zarządu Województwa Pomorskiego, druk 494. Czy są uwagi? Nie widzę. Punkt 9, informacja przewodniczącego, druk numer 493. Czy są uwagi? Dziękuję. Punkt 10, interpelacje, zapytania. Ja mam zapytanie, panie przewodniczący. Ale może skończę, panie Jerzy. Interpelacje, zapytania. W okresie między sesjami interpelacje zgłosił pan Aleksander Kozicki w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Termin został wydłużony na odpowiedź. Pan Aleksander Kozicki w sprawie systemu kolejowego, odpowiedź została udzielona 28 maja. I pan Roman Dambek w sprawie pacjenta, odpowiedź zostanie udzielona 7 czerwca. Proszę bardzo, pan Jerzy Barzowski. Ja mam zapytanie do pana marszałka. Chodzi o RPS. Na sesji 12 kwietnia, jak uchwalaliśmy strategię, powiedział pan marszałek, że 4 RPS-y będą gotowe i będą pokazane radnym po 15 maja. Mamy już koniec maja, ja jeszcze ich nie widziałem. Ja rozumiem, że one są jeszcze w trakcie, jeszcze tam nie ma zarząd jakby no, w formie uchwały tego dokumentu, bo wiemy, że to nie jest kompetencja sejmiku, tylko to jest kompetencja zarządu, ale pan marszałek deklarował, że pokaże nam te projekty czy te ustalenia i będzie chciał to jeszcze przed uchwaleniem przez zarząd no, jakby z radnymi skonsultować. Ja myślę, że z wszystkimi radnymi, jeżeli już pan to chce konsultować, to już jest uchwalone. Takie mam pytanie. A jeżeli nie, to bardzo bym prosił o dotrzymanie tej obietnicy i pokazać nam ten projekt RPS-u. Te 4, bo mówimy o 4, bo ten 5 miał być gotowy za mobilność i transport na jesieni dopiero. Wrzesień, październik, jakoś tym tak termin padał. Dziękuję bardzo. Jasiu, ja chcę, tak? Proszę bardzo, pan Dariusz Mączykowski. Pierwsze, ponieważ nie widziałeś, że się zgłaszałem, to chciałem Piotrkowi Zwarze podziękować za tą piękną wypowiedź, bo rzeczywiście Andrzej Kowalczyk to człowiek oddany, moralny i bardzo dziękuję ci Piotr za takie stanie na wysokości czasami prawa i rzeczy, które powinny być oddane niektórym ludziom. Chciałem też podziękować za wsparcia, maile, za życzenia i podziękowania i zaprosić też jednocześnie, pewnie będę miał możliwość, jak będzie sesja już nie online, na drobny poczęstunek za wsparcie przy obronie mojego doktoratu. Chcę powiedzieć, że we wtorek go obroniłem na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W środę dyscyplina zatwierdziła i dzisiaj jestem bez stresu, wszystko ze mnie zeszło i czuję się dumny, że go obroniłem, ale też, że wspieraliście, także dyrektorzy departamentów, życzenia składali pracownicy i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie. Gratulujemy. Panie radnemu, proszę bardzo, pani Danuta Wawrowska. Ja w punkcie 11, czyli nie interpelacje i zapytania, ale oświadczenia w punkcie wolne wnioski. Szanowny panie przewodniczący. To może poczekamy jeszcze, czy pan marszałek chce udzielić panu radnemu. Dobrze, okej.
RPS-ów, bo jesteśmy jeszcze po 15 cały czas maja. Dobrze, bardzo proszę w takim razie. Ja myślę, że w około połowy czerwca będziemy gotowi na pewno, żeby porozmawiać z Państwem o terminie takiego spotkania, żebyśmy mogli zaprezentować cztery regionalne programy strategiczne, które tak na dobrą sprawę wchodzą już w końcowy akt ich pełnego sformułowania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, punkt 11, wolne wnioski, pani Danuta Wąwrowska. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, Wysoki Sejmik. Warunki sesji zdalnej uniemożliwiły mi natychmiastowe zajęcie stanowiska wobec sytuacji, jaka miała miejsce na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, dotyczącej bezpardonowego ataku na wicemarszałkinię Agnieszkę Kapała-Sokalską. I nie była to sytuacja odosobniona. Tytułowanie kobiety z zarządu województwa członkini jest formą poniżającą, powiedział Jerzy Ważowski, szef klubu PiS na sesji 26 kwietnia 2001 roku. Egzaltujemy się zwierzątkami jak licealistki, powiedział Aleksander Kozicki na sesji w dniu 12 kwietnia 2021 roku. Dziewczynki zawsze mają miękkie serce, padło z ust Kazimierza Klawitera na sesji w dniu 12 kwietnia 2021 roku. Nie rozumiem uporu, z jakim środowiska lewicowe forsują te końcówki żeńskie. A jeśli chodzi o odbiór społeczny, to zapewniam, że niezależnie od poglądów politycznych, ogromna część społeczeństwa, również wyborców Koalicji Obywatelskiej, śmieszy ta dyskusja i śmieszy ten upór środowisk lewackich do siłowego wprowadzenia tych końcówek, ocenił Piotr Zwara na sesji w dniu 26 kwietnia 2021 roku. Te słowa skierowane do radnych z Nowoczesnej, Agnieszki Kapała-Sokalska oraz do mnie, również radnej z Nowoczesnej, na 31. i 32. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jako radna, ale też prawniczka wyrażam oburzenie z powodu dyskryminacji i upokarzania kobiet polityczek przez kolegów z partii PiS, która ma na sztandarach hasła równości i sprawiedliwości społecznej, a także powszechnego uznania dla praw kobiet. Sprzeciwiam się wszelkim przejawom seksistowskiego i dyskryminującego zachowania kolegów radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma na to mojej zgody, tym bardziej, że nie jest to przypadek odosobniony. Koledzy radni z klubu PiS mają widocznie taki patriarchalny styl, jednakże stylowi temu ja mówię nie. Jako radni w Sejmiku Województwa Pomorskiego powinniśmy promować standardy równego traktowania. Powinniśmy promować język wolny od dyskryminacji, seksizmu i wykluczenia. Wyrażam głęboką solidarność z marszałkinią Agnieszką Kapała-Sokalską i podziwiam jej odwagę za merytoryczną ripostę przeciwstawiającą się dyskryminującym wypowiedziom radnych Ważowskiego i Zwary z klubu PiS. Co do końcówek żeńskich, chciałabym ad vocem koledze Piotrowi Zwara przekazać, że język odzwierciedla rzeczywistość, a zmiany społeczno-kulturowe zachodzą szybciej niż kodyfikacje. Nazwy żeńskie zawodów i funkcji były licznie reprezentowane w słownikach języka polskiego XIX i pierwszej połowy XX wieku niż w późniejszych leksykonach. Pierwsze 8 posłanek w polskim Sejmie po uzyskaniu niepodległości nazwano posełkami, posełkiniami, generalnie rzecz biorąc, formy żeńskie od wieku stanowiły część naturalnego zasobu polszczyzny, odzwierciedlającego rzeczywistość. A potem przyszedł PRL i końcówki żeńskie popadły w niełaskę. Pojawiła się za to tendencja do określenia mężczyzn i kobiet jedną męskoosobową formą, brzmiącą podobno bardziej prestiżowo, nobilitująco kobiety na określonych stanowiskach, co oczywiście zauważają językoznawcy, w tym profesor Mirosław Bańko, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, a także Rada Języka Polskiego w swojej uchwale z 25 listopada 2019 roku. Zatem koledzy z klubu PiS, czas na zmianę przyzwyczajeń rodem z PRL-u. Zwłaszcza, że żeńskie końcówki, tak zwane feminatywy, były używane już 100 lat temu i nie budziły kontrowersji. Chciałabym jeszcze dodać, że moje wystąpienie nie ma na celu zmuszanie państwa do używania feminatyw,
ale zwróceniu uwagi na niewłaściwe zachowanie wobec kobiet, które żeńskich końcówek używają, bo mają do tego prawo zagwarantowane w artykule 32 i 33 Konstytucji, które przytoczę dla przypomnienia. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. To jest artykuł 32 Konstytucji, a 33 kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Kazimierz Kalitarz. Dziękuję. A propos wypowiedzi koleżanki Danuty Wawrowskiej, tam padło moje nazwisko, że rzekomo coś powiedziałem, usiłuję sobie teraz przypomnieć i być może to chyba było przy kwestiach łowieckich, ale przepraszam, nie miałem na myśli, a nie było moim intencji kogokolwiek obrazić, kogokolwiek urazić. Natomiast do takiej ogólnej, merytorycznego przesłania paninej wypowiedzi, to sobie pozwolę zauważyć, że po pierwsze, zgadzam się z panią, że język jest organizmem żywym i podlega zmianom kulturowym, również leksyka podlega zmianom kulturowym. I wszystko przyjmuje się w jakiś sposób spontanicznie albo w długich procesach się uciera. Bo na przykład zgodzimy się z tezą, że prezes brzmi w dzisiejszych odczuciach kulturowych normalnie, estetycznych, kulturowych normalnie. Prezeska no, brzmi śmiesznie. Dyrektor, a dyrektorka już jakby lepiej. Natomiast to jest taki tylko przykład podany na pewne zmiany kulturowe. Natomiast już takie jestem przeciwny zbytnim się spieszeniem w takich określeniach, jak na przykład no, minister a ministra. Przypominamy sobie, że były takie dwie panie, które ogłosiły, że noszą tytuł ministry. Była to pani Julia Pitera i pani Joanna Mucha. Wystarczyło jedno spojrzenie ówczesnego premiera Donalda Tuska i proceder się skończył. Ale to nie chciałem tego tak specjalnie podkreślać. Podkreślam jeszcze, nie mam zamiaru, nie było moją intencją nikogo obrazić, ale też bardzo bądźmy ostrożni w tych przyjmowaniu feminatywów, bowiem czasami robimy karykatury językowe. No, a tutaj największa rola pewnie jest pana marszałka i pana przewodniczącego, bo tworzą pewne standardy poprzez tworzenie dokumentu. Także oskarżenie kolegów z klubu PiS, koleżanek o jakąś niechęć do niewiast czy tym podobne, no jest głęboko chybione. Ja w sobie nie czuję żadnej niechęci do płci pięknej i wręcz przeciwnie. No i tutaj jeśli kogokolwiek... A poza tym jeszcze chciałbym jedną zauważyć. Nie zauważyłem jakichś intencji lekceważenia kobiet i stwierdzeń jakby, jak to koleżanka ujęła, seksistowskich. Także apeluję, bądźmy ostrożni i dbajmy o kulturę języka, o estetykę języka i nie spieszmy się z nowinkami. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, poproszę jedno zdanie. Proszę bardzo, pan Piotr Zwara. Ja też poproszę o jedno zdanie. To się prosimy. Właściwie kolega Kazimierz Klawiter praktycznie wszystko powiedział. Ja bym też chciał podkreślić, że w żadnej mierze nie było naszym celem i ja śmiem twierdzić, że nie obraziliśmy tutaj kobiet w najmniejszym stopniu. No, chodzi nam tylko i wyłącznie o to, aby ten język nie był sztuczny, byśmy pewnych procesów nie wymuszali. Niech język sam ewoluuje, a nie w imię ideologizowania wymuszać pewne zachowania. Niektóre osoby chociażby razi używanie przez prezydent Olę Dulkiewicz, Aleksandrę Dulkiewicz z uporem sformułowania gdańszczanki i gdańszczanie.
Mnie osobiście w ogóle to nie razi, bo gdańszczanki jest znaczy gdańszczanka to słowo utrwalone przez długie, długie lata i ja z tym problemu żadnego nie mam. Ale już przypadki takie jak ministra, o czym wspominał Kazimierz Klawiter, no są dziwaczne. Oczywiście można by się wyzłośliwiać nad kolejnymi dziwnie brzmiącymi zawodami, jak złomiarz, złomiarka, śmieciarz, śmieciarka, marynarz, marynarka. Przecież sieć jest pełna tego rodzaju żartów, ale nawet nie o to chodzi. Ja bym proponował pani radnej Wawrowskiej, skoro już tak bardzo jest na tym punkcie wyczulona, zacząć może od siebie, bo otworzyłem sobie statut Nowoczesnej i w tym statucie jako żywo wszędzie widnieje przewodniczący, jest odwołanie przewodniczącego Nowoczesnej, więc może zacząć lepiej od statutu własnego i w statucie tym wprowadzenie feminatywów, czyli operowanie zarówno przewodniczącym, jak i przewodniczącą. Podobnie widzę, że macie państwo w Nowoczesnej stanowisko sekretarza generalnego Nowoczesnej. To może powinno się uznać, że jest tu sekretarz lub sekretarka generalna tej partii. Więc oczywiście trochę się tu wyzłośliwiam, ale wydaje mi się, że wystarczająco uzasadniłem to, że uwagi pani Wawrowskiej po prostu są niepoważne. Dziękuję. Pani Agnieszka Kapała-Sukarska. Dziękuję bardzo. Ja tylko krótko na temat kwestii rzekomego wymuszania, bo takiego sformułowania między innymi użył pan radny Zwara, wymuszania na kimkolwiek mówienia z feminatywami bądź też bez. Po pierwsze, moja wypowiedź na poprzedniej sesji wyraźnie pokazała, że na nikim tego nie wymuszam. Jest to naturalny proces, który będzie postępował i jedynie prośba o to, żebyście państwo nie wchodzili ze swoimi sugestiami, czy właśnie ze swoimi ideologiami w czyjeś słownictwo, w czyjeś wypowiedzi, w sytuacji, kiedy w ogóle one nawet was nie dotyczą. Ale jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, bo też nie miałam możliwości na zeszłej sesji odnieść się do słów również pana Piotra Zwary dotyczących kwestii ustaw i tego, w jaki sposób właśnie konstruujemy nazwy różnych zawodów, czy też funkcji. Rzeczywiście jest przed nami bardzo dużo do zrobienia i to zarówno w aktach prawa powszechnie obowiązującego, jak i w innych dokumentach, ale chcę zwrócić uwagę na kilka takich przykładów, które myślę, że otworzą niektórym z państwa oczy i pozwolą troszeczkę szerzej spojrzeć na te kwestie. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. W całej ustawie nie ma ani słowa o pielęgniarzu, ani o położnym. Są tylko pielęgniarki i są położne. A jednak, drodzy państwo, te określenia wobec mężczyzn, którzy wykonują te zawody, jak najbardziej funkcjonują i są bardzo upowszechnione w języku. I myślę, że wielu panów, którzy wykonują zawód właśnie ten, o którym wspomniałam, jeden z tych dwóch zawodów, chcieliby, ażeby właśnie zwracać się do nich nie panie pielęgniarko, tylko panie pielęgniarzu. Tak myślę. I tak też widzę i słyszę, kiedy rozmawiam z osobami, które te zawody wykonują. Inny przykład. Ustawa o samorządzie województwa. Jest tam radny, jest przewodniczący, a nigdy się nie spotkałam z tym, żebyśmy mówili tutaj do pań radny. Tak, mówimy radna, jednak stosujemy tą żeńską końcówkę. Także zobaczcie państwo, i to jest kolejny przykład, że język prawny i szerzej przepisy, no niestety zawsze czy zwykle kroczą jednak za rzeczywistością. Ale jeszcze chciałabym wspomnieć o kilku tutaj feminatywach z II Rzeczpospolitej Polskiej, bo rzeczywiście ten temat już wcześniej istniał i był szeroko stosowany właśnie w praktyce, czyli feminatywy. Ja tutaj sobie spisałam kilka takich, które w owym czasie były absolutnym standardem i które poniekąd już w jakiejś tam części aktualnie również funkcjonują, między innymi właśnie lekarka, magistra, pilotka, posełka, już wspomniana przez panią radną Wawrowską, według mnie piękny feminatyw, powstanka, czy też powstańczyni, jako uczestniczka powstania, prawniczka była standardem, profesorka, psycholożka, pedagożka, czy świadkini. I tutaj akurat dla nas, jako przedstawicieli zawodów prawniczych, tym bardziej według mnie powinno się to jakoś podobać. Mnie się osobiście bardzo te feminatywy podobają i myślę, że tych, których do tej pory nie używałam, również będę używała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa. Barzowski jeszcze.
wolne wnioski, a nie, że my robimy hajt bardzo chwilę, będziemy na każdy temat dyskutować. No ale tak jest, wystąpiła. Proszę bardzo, pan Sebastian, tak, proszę tak. bardzo. Ja do pani marszałek w takim razie się odniosę, ponieważ wywołała pani zawód pielęgniarki położnej, pielęgniarza położnego. W ustawie jest odniesienie do tego, że mężczyzna określa się oczywiście jako pielęgniarza, a położnego jako położnego, a nie jako pielęgniarkę czy położną. Jest taki zapis, aczkolwiek dla poprawności legislacyjnej, o czym pani doskonale wie, stosuje się oczywiście skrócone formy, tak jak ustawę o długiej nazwie nazywa się potem krótką ustawą, tak samo w wypadku pielęgniarki położnych odnosi się do pielęgniarki położnych, a nie rozwija się tego i do pielęgniarzy, i do położnych, ale to jest taki drobiazg. Ale do czego pani marszałek zmierzam, bo rzeczywiście nie chciałam zabierać głosu w tej dyskusji, ponieważ to reprezentuje zawód głęboko sfeminizowany i nie widzę tutaj najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o rolę mężczyzn w tym zawodzie, więc dla mnie ta dyskusja w ogóle jest troszeczkę bezcelowa. Powiem tylko tyle. Język polski jest językiem fleksyjnym i dopuszcza odmiany. I trzeba się z tym po prostu pogodzić. Tak? I zarówno państwo musicie się z tym pogodzić, jak i my się musimy z tym pogodzić. Każdy korzysta z takiej formy, jak uważa za stosowną, oby nie była ona obraźliwa, śmieszna, czy określała daną osobę, daną funkcję w sposób godny. I to jest chyba jakby konkluzja tej dyskusji. Myślę, że nie ma co jej ciągnąć. Jestem pielęgniarzem, moje koleżanki są pielęgniarkami. Pani jest marszałkinią bądź marszałkiem, w zależności od tego, kto do pani się zwraca lub czego pani oczekuje od danej osoby. Mówię, i to jest proste. Musimy się po prostu z tym pogodzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Proszę bardzo, panie Jerzy Barowski. Ja chcę powiedzieć to, co ktoś powiedział, Piotr i Kaju Kalidę. I żadnym zamiarem, w żaden sposób nie było moją intencją obrażanie kogoś. Natomiast to, co panie mówicie, to dokładnie pokazuje, że wy chcecie na nas wymusić. Ja będę stosował takie nazwy, jak ja stosuję i z tym się trzeba pogodzić. To jest ta wolność. To, co pani Dobrowska mówi, że cytując ustawę z Konstytucji, ja też mam prawo wyrażać się w taki sposób, który jest do tej pory zapisany w języku polskim. Bo to, co ja powiedziałem na poprzedniej sesji, że prestiż to właśnie w słowniku języka polskiego, że nazwy męskie są bardziej prestiżowe. To uważa 70% Polaków. Tak? Także i jeszcze raz, jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam, ja nie chcę na ten temat dyskutować. Mam inne poglądy niż panie, sobie używajcie tych sformułowań. Ja wiem, że już pan przewodniczący i pan marszałek stosują te nazwy członkini, marszałkini, ale niech tak będzie. No. Każdy ma prawo stosować takie nazwy, ale nie wciskajcie nam rzeczy, których nie mówimy, że my jakieś tutaj stosujemy metody na nacisku, jakieś seksistowskie odzywki. Nic takiego nie miało miejsca i nie będzie miało miejsca, to mogę zapewnić. Dziękuję. Ale miało miejsce. W punkcie wolne wnioski pragnę państwa poinformować, że kolejna sesja odbędzie się 28 czerwca, a sesje dotyczące absolutorium 2 czerwca, czyli w środę Komisja Nauki o godzinie 10, Komisja Współpracy o godzinie 11.30, 7 czerwca poniedziałek Komisja Samorządu godzina 10.30, Komisja Budżetu 13, 9 czerwca w środek Komisja Ochrony Środowiska godzina 8.30, Komisja Zdrowia 9.30, Komisja Rolnictwa 10.45, Komisja Strategii 11.30, Komisja Rewizyjna godzina 13.00. Oczywiście państwo radni otrzymacie ten wykaz na maila. Wszyscy otrzymaliście państwo zaproszenie na swoje komisje. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Zakończenie obrad. Dziękuję bardzo.